Jeszcze nie podpisał? Ja. Proszę powiedzieć, tam panu, i tam nie ma na dole gości. Pan jest tu? A jest gościem, tak. Na 23. posiedzeniu Rady Dzielnicy Węgli Południowy. Otwieram obrady Rady Dzielnicy. Mamy dzisiaj 7 grudnia, godzina 19.05. Odczytam Państwu porządek posiedzenia. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie ślubowania od Pana Grzegorza Nowaka, naszego nowego członka. Odczytanie, no najpierw powinno być. Odczytanie porządku obrad, sprawdzenie prawomocności zebrania. W punkcie 5 odczytanie i zatwierdzenie protokołu 22. posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 10 października. Czyli dyskusja i podjęcie decyzji w sprawie wydatkowania środków w kwocie 15 tysięcy. To jest taki nowum, które wprowadziłam dzisiaj do porządku obrad, bo okazało się, że wykonawca, który miał zrobić ogrodzenie to brakujące nasze ogrodzenie na ulicy Szczecińskiej, wycofał się z realizacji i mamy 15 tysięcy do rozdysponowania w trybie pilnym. Chociaż już mamy już jakieś tam małe pomysły, ale to zobaczymy jak w toku dyskusji. Później porozmawiamy sobie na temat koncepcji zagospodarowania terenu. Było spotkanie w tamten czwartek, frekwencja trochę była słaba, tam Państwo mają te materiały, mam nadzieję, że nieobecni doczytali i jakieś tam wnioski jeszcze się pojawią. No też musimy się odnieść do koncepcji, tworzonej koncepcji boisk szkolnych tutaj na ulicy Kujawskiej. Dobrze by było, żeby udało nam się opinię naszą do tej koncepcji, co też wysyłałam Państwu na maila te informacje. I później omówienie działań związanych z wydarzeniem w dniu 17 grudnia, chęć na pięć z Węglinem Południowym. To nasze zaplanowane sportowe wydarzenie, jak Państwo pamiętacie. W 10 punkcie wolne wnioski i inne tam tematy i na tym zakończymy. Sporo tematów do przedyskutowania i do podjęcia ważnych decyzji. Mamy kworum, jest nas 9 osób, także jesteśmy władni do podejmowania jakichś decyzji, może żeby Pan Grzegorz mógł być pełnoprawnym członkiem, przyjmiemy sobie ślubowanie od Pana Grzegorza. Dobrze? Bardzo Państwa proszę o powstanie. Odczytam treść ślubowania. Dobrze? Ślubuję uroczyście jako członek Rady Dzielnicy Węglin Południowy pracować dla dobra i pomyślności miasta Lublin i dzielnicy Węglin Południowy. Działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Lublin i dzielnicy. Postępować godnie i rzetelnie. Troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań dzielnicy. Ślubuję. Dziękujemy, witamy nowego członka. Brawo, właśnie. I tak, może troszkę zmienimy porządek posiedzenia, bo mamy dzisiaj gości, panów ze Straży Miejskiej. Mamy nowego, z tego co się orientuję, prawda, pana, który będzie naszym dzielnicowym. No i ja może poproszę na początek panu o zabranie głosu, dobrze? Ja nazywam się Grzegorz Wójcik, jestem zastępcą naczelnika oddziału dzielnicowych, czyli tej grupy strażników, którzy opiekują się i współpracują z radami dzielnic. I ponieważ poprzedni dzielnicowy, który był tutaj
waszym, że tak powiem, oczkiem w głowie, tam Paweł Misiurek zakończył pracę w Straży Miejskiej, stąd komendant podjął decyzję o wytypowaniu starszego specjalisty Andrzeja Mroczka na dzielnicowego Węglina Północnego i Węglina Południowego, tak jak miał pan Misiurek. Doświadczony pracownik, pracował w ekopatrolu, więc te wszystkie sprawy typu zadymienia, pieski, błoto na jezdniach, te wszystkie takie bolączki to są dla niego na porządku dziennym. Myślę, że będzie dużym wsparciem dla was. I to chyba reklamy jest tyle. Jeżeli jeszcze informacja, telefon, który był do pana Misiurka, zostaje ten sam. Ten sam. Tak, po prostu. Jaki to będzie? Poprosimy o ten telefon. 539 39, tak? 869. Tak. 810. Jak się zapisze nazwisko? Mroczek. Andrzej Mroczek. 869. Coś się pomówiło. Jeszcze raz. 539. 869. Dzień dobry. 810. Tak. Także ja miałbym tyle, jeżeli chodzi o... 869. Jeżeli państwo macie jakieś nowe zadania dla dzielnicowego, to oczywiście przyjmiemy. Ja się z panem skontaktuję, dobrze? Mam taki problem. Cudownie. No, my mamy taki problem w związku z tą organizacją tego biegu 17 grudnia. Są dwa samochody na tym parkingu, które stoją. Jeden jest chyba bez blach. Nie? Jeden jest, myślę, że już znany panu, prawda? Opel. Od dawna stoi, ma już właściwie... Jest problem, proszę pani, taki, że to jest nie droga publiczna i cokolwiek jest problem z tym zrobić, a właściciel jest za granicą od dłuższego czasu. Bo już też próbowałem... Nie można to ściągnąć w ogóle z tego? Z tego nie, bo było pismo do Wydziału Gospodarki Komunalnej wysyłane i oni nie podejmą się czegoś takiego, bo odnośnie holowania wraków tylko na drogach publicznych. Urząd Miasta ma podpisaną umowę na usuwanie pojazdów tylko i wyłącznie z dróg publicznych. To co, jak go wypchniemy na drogę publiczną, to on załatwia sprawę. Ale bardzo on tak powiem, się. Nie słyszałem tego. Pani, a bardzo no, ja też nie przypadam ręki. Natomiast no, z terenów, z innych terenów odpowiadają właściciele i zarządcy bezpośrednio. Czyli tutaj nie, szkoła, tak. Szkoła. Tu szkoła. Ale właśnie, to, co pan radzi? Mam ale takie jeśli pytanie, odpowiada tak? Szkoła, to co? Nie ma wyjścia. A szkoła może wystąpić o scholowanie, tylko te... Ale nie podejmie się tego. Nikt nie zrobi. Nikt nie scholuje, bo tak jak mówię, nie ma... Przynajmniej my nie scholujemy. Nie ma tu podstaw prawnych odnośnie przepisów o ruchu drogowym. Nie, okay, ale co radzicie? Ja mam pytanie, bo tak, szyby są wbite, jak pewnie widzieliście, tak? Nie wiem, wejdzie dziecko, uszkodzi sobie, nie wiem, tętnicę, wykrwawi się na śmierć. I wtedy nie ma winnych? Rzeczywiście, nie, ale no... Nie, ale jakbyś to taki rzucił czarny scenariusz, prawda, to wtedy może bardziej obrazowo. Wychodzi na to, że w Polsce wszystko to można robić, tak? Nie, no właściciel pojazdu w takim wypadku będzie odpowiadał za to. Ale to pociesza się. Jeżeli właściciel terenu może usunąć taki czyli może, dlatego mówię, pytam no, radę, może, tak? Może, no, ale nie można zmusić jakoś w jakiś sposób. To znaczy, no, jeżeli on jest za granicą, to my nawet nie możemy się z nim skontaktować, prawda? Natomiast właściciel terenu odpowiada za porządek na swoim terenie. To już nie o to chodzi, co się komu stanie, tylko jest teren, właściciel tego terenu odpowiada na to, co się dzieje na tym terenie. Jeżeli tam jest jakiś wrak, to właściciel terenu decyduje o tym, co jest, co się dzieje na jego terenie. Teraz oczywiście jest to kwestia pieniędzy, kto za to zapłaci, kto będzie ten samochód holował, kto będzie przetrzymywał ten samochód na jakimś tam parkingu. Natomiast w przypadku jego zniszczenia, no to właściciel tego samochodu, oczywiście później na drodze cywilnej, różne cudeńka w Polsce się zdarza, ale może chcieć... Czyli to można teoretycznie tutaj szkoła sobie gdzieś tam na, no jest, z tyłu na zaplecze przetulać. Może sobie go przestał, no jeżeli jest na terenie szkoły, moim zdaniem szkoła może sobie go przestawić tam, gdzie bez... Żeby nie będzie przeszkadzał, jeżeli przeszkadza konkretnie w jakiś... No dobra, to może być ten natomiast tylko to, żeby było wtedy jakieś dokumentacje dobrą zrobić, żeby potem myślę, właściciel pojazdu nie upomniał się, że został zniszczony podczas tego. Szkoła ma jakiegoś radcę prawnego, jest, prawnika, tak, który by tam... No szkoła to miasto, prawda? Czyli no tak, to no może sobie zwrócić się do radcy prawnego Urzędu Miejskiego poradę prawną w temacie, no bo... No to musimy do dyrektora wysłać. Znaczy, tak, bo tak naprawdę to ja jeszcze mam takie pytanie, bo jest ten to już jest od dawna, ten samochód, prawda, on jest kiepski.
pytań, ale od dłuższego czasu stoi tutaj tuż przy wejściu właśnie z tej strony jeszcze jeden samochód, który ma na tym samym placu? Na tym samym placu, tutaj bliżej wejścia do szkoły. A pani powie, jaki pojazd? Wie pan co? Kolor, tak, jaki granatowy. To sprawdźcie. LPU chyba ma początek rejestracji i ma kapcia, tak. Jakiś, no nie przyciągam uwagi. Ale tu z drugiej strony, tak? Nie, o tutaj na parkingu, tylko bliżej szkoły, bo tamten jest bliżej ulicy, a ten jest... To ja jutro sobie zobaczę, podjadę i zobaczę. Jak pan będzie, jakby pan zechce... Jeżeli się da ustalić, skontaktujemy się z właścicielem. I poprosimy, bo tyle możemy zrobić, jeżeli to chodzi o ten sam. Jakby można, bo bardzo by nam zależało, bo 17 grudnia organizujemy tutaj na tym parkingu taką dużą imprezę sportową w ogóle w dzielnicy i... No on jest w strasznie kiepskim miejscu, będzie bardzo utrudniał tak naprawdę nam tą pracę. To ja mam tyle zgłoszeń, może jeszcze ktoś ma jakieś przy tej okazji. Do Straży Miejskiej, tak? Dobrze, to ja mam. Sprawy do nas. Panowie, u nas jest bardzo dużo chodników, które są oddzielone od terenu posesji pasem zielonym. Zgodnie z prawem miasto powinno te chodniki odśnieżać. Jeżeli ktoś złamie nogę, no płaci za to miasto, jeżeli poda. I nie widziałam, żeby chociaż raz był, chociażby koło mnie chodnik odśnieżany. Natomiast spotykamy się z taką patologią i Straż Miejska, bo w ubiegłym roku to zostało zgłoszone, Straż Miejska no, reaguje w taki sposób, że tam upomina. Między innymi moi sąsiedzi wpadli na genialny pomysł, żeby sprzed garażu, w ogóle z terenu posesji, śnieg wywalać na ulicę. Do połowy jezdni robi się barykada ze śniegu. Kiedyś mój mąż urwał sobie lusterko. Dojdzie do tragedii, bo to jest w pobliżu tego zakrętu tam. Na jakiej ulicy? Łukowska, w pobliżu Małopolskiej. I jeżeli będzie jechał albo wóz strażacki, karetka, może tamtędy nie przejechać zwyczajnie. Samochody się zakopują. Co w takiej sytuacji najkorzystniej by było, gdyby zmusić urząd miasta, płacimy podatki, odśnieżajcie zgodnie z prawem, dbacie o te chodniki, natomiast zakazać mieszkańcom, a czy zakazać, nie odśnieżaj, jeżeli masz przy okazji wywalać sobie śnieg sprzed domu. Pewnie będziemy zwracać na to uwagę. Jak będzie a ja to, będę nie... na pewno zawracać głowę, bo miałka się przebrała. Ale przyzwyczajenie, jak ktoś ma głupie przyzwyczajenie, to tak bardzo głupie. Ale słuchajcie, ja się tutaj dopiero dowiaduję, że nie ja muszę sprzątać swój chodnik. No to już pani ale, ja, ale jak jest no, pan zieleni, bo jak nie ma zieleni, ale ja się boję i lecę rano z tą łopatą. No bo kiedyś się sprzątało i do połowy jezdnie, ale jeżeli są w tej chwili inne przepisy, to ale uważam, jak nie ma chodnika, to należy. Jak nie ma zieleni, pasu zieleni, to, no to należy właśnie do... Na pewno będzie to zgłaszane. Jeżeli tak? będzie nieodśnieżone, to na pewno będzie to zgłaszane. Ja pierwsza będę dzwonić i to do pana. A co z błotem, jak jest na chodniku po budowie, no wyciągają i sobie odjeżdżają? To pani bo też, to ulica, też do nas trzeba bo ulica to nie interesuje, ale pełno błota z ludźmi tak wszystko chodzą z wózkami, dzieci, jeżeli jest to, i też, no. Jeżeli jest to teren i pas drogi jak najbardziej, tak samo to jest równoznaczne z jezdą. Najlepiej zadzwonić do dzielnicowego, to jest pierwsza rzecz. Pod ten numer. A ja jeszcze mam takie, tak, 986, takie jeżeli nie, czasami jak kolega jest, nie jest pracą, to czasami nie odbierze tego telefonu, będzie się starał odzwonić, bo wiadomo, nikt nie jest wejściem 4 godziny pod telefonem. Będzie się starał odzwonić. Ostatecznie 986. Zawsze ktoś przyjmie, zawsze przekażą dzielnicowemu. Ostatecznie zawsze trafi. Albo jakiś inny patrol podjedzie i to sprawdzi. Tak, ja chciałem pochwalić 986, bo kiedyś dzwoniłem, jak się zrobiła dziura w studience przy przejściu dla pieszych przy Granitowej. I rzeczywiście na następny dzień widać interwencja, jaka była. Została wymieniona przez telekomunikację, a to było bezpośrednio przed przejściem. I na 986 zadzwoniłem. A ja mam takie pytanie. Do pana. Mam sąsiadkę, która w tej chwili nie ma samochodu. Żadnego, ale przy jej posesji nie wolno jest stanąć samochodem przy, no, przy krawężniku, prawda, przy jej... A dlaczego? Czemu?
bo sobie to jest jej, po prostu tak chce. Ale to, proszę pani, pas drogi jest dla każdego. I tu nie ma, to nie jest teren prywatny. No, a jeżeli chce pani mieć, tamta pani chce mieć coś takiego, to musi sobie w zarządzie Drugi Mostu wykupić kopertę. I wtedy nikt tam nie może stanąć, a tak to nie ma przepisów. Można kupić kopertę. Musi sobie wykupić. Jeżeli nie ma wykupionej, to każdy. To każdy ma prawo stanąć i nie może być czegoś takiego, że ktoś coś wystawi. Przepisy ogólne zabraniają parkowanie. Tak, bo może być zakaz zatrzymywania, albo może być. Albo może być wjazd na posesję. To jest tak, że nikt tam nie staje, jeżeli wiadomo, że ma, tam jest samochód. Tam kiedyś były samochody. Syna nie ma, pojechał za granicę. Ona sama. Pani, samochodu nie ma. Ale nie wolno nawet na chwilę stanąć, bo od razu wychodzi. Ale to jakby miała pani taki problem, to można też do nas zadzwonić, podjedziemy, porozmawiamy z tą panią, wyjaśnimy, jakie są przepisy. No chyba ja tak poproszę. Z drugą sąsiadką mam taki problem. Nie, ja się nie tego. Że ona stawia przy swojej posesji na chodniku, tam nie ma tego zielonej, tej pasa zielonego nie ma, na chodniku stawia przy swojej posesji trzy cegły. No i mówię, to jest tak wygląda, ja już mówię do tej pani, pani Janeczko, to nieładnie, pani zna przepis, dlaczego pani tak robi? Ktoś przejdzie, mówię, ja znam taki przypadek, złamała kobieta nogę przy posesji pani doktor, akurat pani doktor była bogatą osobą, mówię, musiała tutaj złamać nogę i całe życie, na całe życie dostała rentę i to wówczas było 1200 zł, dawno temu. Także ja mówię, pani sprzątnęła te cegły, nie będziemy interweniować, bo sprzątnęła, ja ją po prostu zawstydziłam, troszkę ją zawstydziłam. Także to, ale z tym samochodami to naprawdę, jest to naprawdę wielki taki problem, bo... To można załatwić. Znaczy ja mam pytanie w ogóle z parkowaniem samochodów, jak to wygląda? Czy na chodniki to można wjechać? Oczywiście te 1,5 metra powinno się zostawić. No, jeżeli zasadach. Proszę? Jeżeli chodnik nie ma 1,5 metra, to nie wolno parkować. Chyba że znaki jeszcze są dodatkowe, które zabraniają tego. Jak, aha, no ale nie ma tak. 1,5 metra, więcej jak 1,5 metra, to nie ma. To u nas w dzielnicy nie ma szerszych chodników. No dobrze, nie powinny zostać. No jeszcze tak, jak jesteśmy w temacie parkowania, to ja mam taką uwagę, ponieważ od jakiegoś czasu to jest świeży problem, ulica Jantarowa w nowej części osiedla za skrzyżowaniem z Berylową. Tam są te światła działające w trybie awaryjnym, migające, pulsujące tak na pomarańczowo, bądź wcale nie działające. To tam zaraz za tym skrzyżowaniem jest taki nowy narożny blok, on ma na narożniku takie przeszklenie. I tam na tym skrzyżowaniu jest też problem z parkowaniem. Kierowcy w zasadzie parkują jak chcą, zostawiają drogi dla rowerów, bo tam są przejazdy rowerowe, drogi rowerowe. Oni parkują centralnie na drogach rowerowych, zostawiając całą drogę rowerową. Oczywiście to skrzyżowanie z Berylową, ta Berylowa jest niedokończona, jest tylko w zasadzie krótki odcinek. I ona jest jeszcze nieoddana i dlatego nie obowiązują jeszcze tam przepisy ruchu drogowego. Aha. I dlatego robią to, co chcą. Tak. No ale też już jak mamy ten odcinek oddany Jantarowej w dół, tam schodzący w stronę lasu, prawda, już za skrzyżowaniem zaraz, to parkują też rzeczywiście na chodnikach, nawet teraz można w tej chwili pojechać, oni tam stoją, bo... To będziemy na to zwracać uwagę. Aha, i tam 1,5 metra na pewno nie, bo sam chodnik ma 1,5 metra, podejrzewam, no dlatego więc mówię, że oni kołami wjeżdżają pół samochodu na jezdni, pół na tym. Oczywiście utrudniają pieszym, bo już z wózkiem osoba z dzieckiem, a gorzej jest tam bardzo młodych ludzi, bądź osoba niepełnosprawna na pewno się z opiekunem nie zmieści, tak? Często tak stają kierowcy, dodatkowo utrudniają też oczywiście ruch drogowy kierowcom innych samochodów, którzy się poruszają drogą, a nie stoją. No ja na pewno będę zwracał uwagę, ale mówię jeszcze szybciej. Dlatego mamy obręb skrzyżowania, nawet jeżeli ten odcinek Brylowy jest nieoddany tamten, to raczej to w ciągu Jantarowej jest to oddane, prawda? Ten ja musiałbym dokładnie sprawdzić, jakie są odcinki, bo to trzeba by było do Zarządu Drugi Mostu podjechać, które są części które oddane. Są oddane i zwrócić tak uwagę, bo tam jest bardzo źle. I no, tak samo, jeżeli pan ma takie sytuacje, to najprościej jest od razu 986 jakiś patrol, który się zajmuje parkowaniem, od razu podjedzie, zadziała i będzie wiadomo, o co chodzi. W zasadzie taka ogólna uwaga, nawet ja wiem, że często państwo wymagają zgłoszeń. Nie trzeba specjalnych zgłoszeń, po prostu cyklicznie robić tam naloty, na pewno zawsze ktoś tam się znajdzie. To na pewno. To parkuje niezgodnie z przepisami, bo nie ma 1,5 metra, jest to skrzyżowanie. W części myślę oddane, nawet jak nie w całości, to w części oddane. No i ono jest po prostu zostawiane, tak? No przecież wiadomo, ogólne przepisy też, nie dość, że 1,5 metra nie jest zachowane, to jeszcze jest to obręb skrzyżowania, tak? Więc 10 metrów. Dokładnie tak. Ja jeszcze chciałam panu zgłosić, nie wiem, czy to jest... Powinno, można to tolerować, czy nie można tego tolerować, ale tutaj dwie posesje. W ulicy Wielkopolskiej to jest druga i trzecia.
zupełnie ci panowie no, urządzili sobie postój swoich samochodów na tych zielonych trawnikach. Utwardzili to no, swoim sumtem, prawda? A ja wiem to, że ten drugi pan, to trudno mi tak powiedzieć, może i tych samochodów ma dużo, ale ten trzeci pan, to on ma 3 miejsca garażowe. I 3 samochody trzyma na zewnątrz, na tych zielonych pasach, na pasach zieleni. To może pan to przyjąć? Na pewno. Bardzo proszę. Na pewno zwrócę na to uwagę i zobaczę, jak to wygląda. No, ta, no, będziemy to chyba kiedyś w przyszłości z tym robić jakiś porządek, bo może panowie nie, ale chodzi mi o to, że te zielone... Podjechać, zobaczyć, jak to wygląda na miejscu. Tak. Sprawdzić mapki, gdzie się kończą. Bo pani mówi, że tam coś było utwardzane i to też trzeba zobaczyć, w jaki sposób jest to utwardzone, jak oni stoją. Taką kostką ażurową. Kostką ażurową. Być może to jest jego teren. Nie, to jest... Nie, no, ale to trzeba sprawdzić nie, na mapkach jest, na spokojnie. To są drogi mosty. To wiem. Tak, to są drogi mosty. To jeżeli drogi mosty, to będziemy... Tak ja mam jeszcze tak, jedną tak, sprawę. Były na boiskach, na Kujawskiej, tu przy Szczecińskiej, były tabliczki, zakaz wyprowadzania psów. Coś w tym stylu. Te tabliczki najpierw były pomazane, później zostały zniszczone. I ja czasem spotykam się z tym, że ktoś sobie idzie z piwkiem, siada na ławce, a piesek sobie biega po boisku, załatwia się, gdzie dzieci przychodzą ze szkoły i grają w piłkę. Jeszcze gorzej jest podobno tam przy ulicy Kujawskiej. Gdańskiej to samo jest, przy Gdańskiej. Kto może po prostu z powrotem zamontować te tabliczki? Bo tam przy kościele na przykład szanuje zieleń i widzę, że skończyło się wjeżdżanie na trawniki, więc są w jakiś sposób respektowane tego typu tabliczki. Tabliczki to na pewno właściciel terenu może postawić. Tylko zobaczymy, kto tam zarządza terenem, właścicieli i tak dalej. No bo za te pieski. A jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i pieski, to już tu dzielnicowy. No fajnie. Ma bloczek, ma jeżeli państwo macie taki problem, gdzie są miejsca takie, gdzie ludzie się tam spotykają w celu spożywania tego alkoholu, też bym prosił o jakieś namierzenie, listę takich miejsc, czy z tym wyprowadzaniem psów szczególne. I też będziemy na to zwracali uwagę. Te kosze, które są na odchody, ich jest zdecydowanie za mało, myślę, i powinny być bardziej oznakowane, bo czasem one są takie za mało widoczne. Tylko, że wie pani, w przepisach jest jeszcze coś takiego w naszej uchwale, że jeżeli nie ma tego kosza, można to wyrzucić do normalnego, tego, który jest... Ale i normalnych jest za mało przy tych ulicach. To też i trochę rady dzielnicy, no to żeby zawnioskować do wydziału o zostawienie. To już prędzej was posłuchają w tym temacie jak nas. No wymagamy sprzątania, no różnie z tym bywa. Po małych pieskach ludzie sprzątają, po dużych nie. Nie, to sobie na czymś to zależy od kultury, a nie od wielkości. Nie jest to regułą. Jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo proboszcz co prawda ogłaszał, ale tam jest problem z parkowaniem pod kościołem, bo parkują ludzie nagminnie i nic nie dają te apele proboszcza. Na podjeździe tam, na ten parking pod kościołem, wzdłuż. No i no widziałem tę ostatnią niedzielę, no to tam po prostu, no, ludzie zupełnie nie mogą wyjechać, a ludzie stoją na podjeździe, no przed bramą dosłownie, no. No nie ma tam miejsca, rzeczywiście nie ma miejsca, ale no sami nie mogą. No tarasuje się w ogóle, tam klną w ogóle, msza się kończy. A tu klną. I proboszcz a potem klną ci, co wyszli świeżo z kościoła, tak. jak my tam już jesteśmy, prawda? I tu jest no problem. A podobno państwo już też interweniował, ale co? No, nie, właśnie, jedni chcą, żeby interweniować, drudzy nie chcą. Tak, bo to się blokuje wszystko. No ale to jest zagłożenie, bo ja w zimie byłem świadkiem, jak tam zjeżdżał, bo tam jest bardzo strony zjazd. Zjeżdżał i ktoś tam szedł i ten gość nie mógł zahamować, bo było ślisko. I dosłownie, no cudem, bo nie wjechałby tam na kogoś. Bo tam są schody
ludzie idą tutaj roztoczem i przechodzą przed tym zjazdem bardzo ostrym. To jest bardzo niebezpieczne. Tam jest niebezpieczne. No, zrobiliśmy chodnik. Tak, można no chodnik przejść. Teraz tak, no, no tak, zaraz załatwiam. Pieszym, żeby nie chodzili tam. Dobrze, jedźmy. Jedźmy dalej, przepraszam. Nie, ale no to było też kolejne zgłoszenia, także jak się Państwo będą przypominały jakieś tam i zresztą wydarzały różne na Waszej drodze, tak, wydarzenia, można ich przekazywać numer telefonu wszystkim innym. Oczywiście ten numer telefonu u nas wisi na tych tablicach ogłoszeń, tutaj na tablicy w szkole, mamy tu na zewnątrz, jeszcze w sklepie. No zmienimy tylko nazwisko, telefon zostanie ten sam, bo tak, na tej kartce informacyjnej jest udostępniona ta informacja. To ja mam jeszcze tylko jedno pytanie, jeżeli można. Tak, a propos, Pan się zajmował tak w ekopatrolu, Pan był palenie, smog i tak dalej, tu w gazetce, którą otrzymaliśmy, tak, czyli smog odbiera. O Betulblinowi jest mowa o tych wielokrotnych przekroczeniach tych wskaźników. No. Mam pytanie, jeżeli widzimy, tak, że się dymi strasznie, tak, pewnie nie cały czas, pewnie w trakcie rozpalenia. Czy to jest w ogóle sens wzywać straż miejską? Czasem tak, tylko że jest jeden mały problem. Najwięcej dymu powstaje z węgla, którym wolno palić. I to jest najgorszy dym, najbardziej widoczny, taki śmierdzący. Znaczy, zwłaszcza w momencie rozpalania, tak? Bo kiedyś zadzwoniłem, bo po prostu naprawdę okropnie i tam pan stał. I wtedy my zrobimy kontrolę, ale my nic na to wpływu nie mamy, bo węgiel jest dozwolony do palenia na chwilę obecną. Dobra. A często jest tak, że jest czuć smród taki inny po prostu niż węgla i wtedy tego dymu nawet nieraz nie widać. Ale substancje szkodliwe bardzo dużo się wtedy dostaje do powietrza i można spokojnie dzwonić, jeżeli Pan ma jakikolwiek numer posesji podać i ktoś od nas podjedzie sprawdzi to. Czyli tą sondą i tak dalej, tak? Nie, wejdą do mieszkania, zobaczą, co jest kiecu. A może mogą wejść, tak? Oczywiście. W tym przypadku tak. Mają upoważnienie prezydenta. Kiedyś były rzeczywiście takie dziwne zapachy gdzieś. Trudno było zidentyfikować. No, może trzeba zgłosić posesji. Bo... Często są to płyty meblowe. Tak, najwięcej w domu. Butelki plastikowe, tak, wszystkie różne rzeczy, co po silnych gabaryty, a jest to bardzo szkodliwe, mimo że tego mniej widać niż węgiel. No to wiadomo. No to dobrze, to już mamy taką wiedzę też. Dziękujemy bardzo w takim razie. Faktycznie są dwa takie miejsca na osiedlu, gdzie zawsze pachnie tak. Nie pachnie, tylko śmierdzi, to trzeba powiedzieć normalnie, że to inaczej. Dobrze, to sobie dziękujemy bardzo. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie i zapraszam do uczestnictwa w dalszym ciągu. Mam tylko prośbę, jakąś taką listę telefonów z osobami, z którymi mógłbym się kontaktować tu z Rady. To ja mogę swój oczywiście udostępnić. Będziemy dzwonić i wtedy się wyświetlę. A tu na tablicy nie możemy zdjęcia gdzieś zrobić? Jest. Listy, telefon? Jest tam mój kontakt. Ja sobie zdjęcie zrobię, już nie będę. No jakby tam były jakieś tam sprawy, tak najbardziej proszę dzwonić. To my już. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo w takim razie. Do zobaczenia. Do zobaczenia w terenie. I proszę panowie, nie zapamiętajcie sobie nas. Żebyście nas poznajomości potraktowali. Jak pani Robina źle zaparkuje samochód, to jak się uśmiechnie, to będzie wiadomo, że mandatu tu może nie. Mój uśmiech to dał do połowy. Coś z połowy mandatu. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Żarty to są. Dobrze, to przebiegniemy sobie do następnego punktu. Ja postaram się odczytać szybko, jest w miarę krótki. Tym razem nie pisałam przebiegu dyskusji, tylko raczej wnioski z dyskusji. I mamy trzy stronki. To będzie nie za długo. Protokół z 22. posiedzenia Rady Dzielnicy Węglin Południowy w dniu 10 października 2017 roku. Ad 1, 2 i 3. Oparcie posiedzenia, godzina 19.10. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Iwona Mańko odczytała porządek posiedzenia, sprawdziła prawomocność zebrania obecnych 8 członków. Tu nastąpiło przesunięcie ad 6. Dyskusja nad zadaniami z rezerwy celowej znajdujących się w gestii Wydziału Inwestycji i Remontów oraz przesunięcia środków na poszczególne zadania. W związku z obecnością przedstawiciela Wydziału Inwestycji i Remontów pana Zbigniewa Węgra rozpoczęto spotkanie od punktu 6. Pan Zbigniew Węgier poinformował, że Wydział przeprowadził kilka postępowań na wyłonienie wykonawców na realizację zadań z naszej rezerwy celowej. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania chodnika przy ulicy Granitowej. Najtańsza oferta firma Zosta wykona ten zakres robót
zobowiązała się go wykonać za kwotę 29 520 zł. W naszym budżecie przewidzieliśmy kwotę 22 700 zł. Pan Zbigniew skierował pytanie do członków Rady, jak decyzja i czy można zlecić wykonanie tego zadania. Poinformował, że przewodniczący zarządu pocztą elektroniczną potwierdził zlecenie tego zadania w tych kosztach. Iwona Prażmo, dlaczego wzrosła cena? Zbigniew Węgier, tamta cena to kwota szacunkowa, tutaj mamy do czynienia z wyceną robót wykonawcy. Pierwsze postępowanie nie wyłoniło żadnego wykonawcy, nie było chętnych. Pod koniec tego roku ceny wzrosły, bo brakuje rąk do pracy. Wzrosły również ceny materiałów budowlanych. Janusz Podgajny, to wniosek dla nas, aby zadania z rezerwy celowej rozdysponowywać na samym początku roku. Na spotkanie dotarł pan Adam Cis, godzina 19.20, obecnych na posiedzeniu 9 członków. Iwona Mańko, zapoznajmy członków Rady z ogólną sytuacją zadań w tym wydziale. Anna Przybirowska, w WIR mamy łącznie 66 700 zł. Zbigniew Węgier, kolejne zadania usytuowane są na terenie przyległym do ulicy Szczecińskiej i Warmińskiej. Projektantom... Ponieważ nie jest możliwa budowa chodnika na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do Szczecińskiej, wydział proponuje podzielić zagospodarowanie tego terenu na etapy. Należy opracować dokumentację na skwer z chodnikiem od ulicy Warmińskiej przez skwer po skosie w kierunku planowanego traktu pieszo-rowerowego, siłownię, zmianę ustawienia koszy do streetbola, ogrodzenie boiska do piłki nożnej od ulicy Szczecińskiej i ogrodzenie boiska do piłki plażowej i streetbola. Na opracowanie projektu znalazł się już wykonawca. Koszt projektu 21 402 zł. Pan Zbigniew poinformował, że istniejący projekt budowy boisk od 2014 roku jest już nieaktualny. Potrzebne jest opracowanie nowej mapy do celów projektowych. Aktualizacja starego projektu w zakresie potrzebnym do ogrodzenia boiska do piłki nożnej możliwa jest za niewielkie pieniądze. W toku dyskusji ustalono, rezygnujemy z zadania ogrodzenia boiska do piłki plażowej. Właśnie tam ta dyskusja była dłuższa, więc już tego nie protokołowałam, bo nie ma sensu. Rezygnujemy z zadania ogrodzenia boiska do piłki plażowej w kwocie 15 000 zł. Głosowanie za 9, przeciw 0, wstrzymane 0. Przekazanie wolnych środków kwoty 6880 zł na budowę chodnika przy ulicy Granitowej. Łączna kwota zadania 29 520. Głosowanie za 8, przeciw 1, wstrzymane 0. Przekazanie kwoty 6400 zł na realizację projektu skweru. Łączna kwota zadania 21 402 zł. Za 8, przeciw 1, wstrzymane 0. Pozostałe środki w kwocie 15 780 zł przeznaczyć na ogrodzenie boiska do piłki nożnej od strony ulicy Szczecińskiej i aktualizację istniejącego projektu budowy boisk w zakresie niezbędnym do ogrodzenia boiski do piłki nożnej od strony ulicy Szczecińskiej. Za 9, przeciw 0, wstrzymane 0. Przewodnicząca Rady poprosiła pana Zbigniewa o przekazanie informacji na temat zaawansowania prac realizowanych przez WIR projektu z budżetu obywatelskiego. W bieżącym 2017 roku na działkach będących w zarządzie gminy Lublin i zarządu dróg i mostów w Lublinie opracowano w porozumieniu z przedstawicielami rady projekt ciągu pieszo-rowerowego wiodącego dołem wąwozu od ulicy Poznańskiej do ciągów pieszego i rowerowego zakończonych pod wiaduktem na ulicy Jana Pawła II wraz z oświetleniem oraz projekt chodnika ze schodami od ulicy Rzeszowskiej do projektowanego ciągu. Powstał również projekt budowy ciągu pieszego od ulicy Szafirowej do projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w dole wąwozu. W zadanie projektowe włączono również projekt placu zabaw oraz projekt wybiegu dla psów. Wygrany projekt gwarantował kwotę 432 tysięcy zł. Dokumentacja projektowa kosztowała 26 tysięcy zł. Na realizację tego projektu potrzeba 1 092 962 075 groszy. W budżecie na realizację całości brakuje 687 899 075 groszy. Niestety nie można ogłosić przetargu, dopóki nie ma zagwarantowanej pełnej kwoty. Przewodnicząca poinformowała zebranych, że jest już po rozmowach z radnymi miejskimi, panem Dariuszem Jeziorem, Jarosławem Pakułą, Janem Madejkiem i Zbigniewem Ławniczakiem,
którzy obiecali podjęcie działań mających na celu umieszczenie tego kosztu w budżecie miasta na rok 2018. Poprosiła wszystkich członków Rady o lobbowanie realizacji tej inwestycji. I po tym pan Zbigniew opuścił zebranie. Ja tu w międzyczasie pozwolę sobie wtrącić, że rzeczywiście panowie radni stanęli na wysokości zadania. Była komisja budżetowa, pan Jezior złożył wniosek i pan Jarosław Pakuła poszły dwa wnioski takie samo, dwóch radnych. I oczywiście te dwa wnioski zostały przegłosowane pozytywnie. No jeszcze decyzja ostateczna. Głos ma tutaj pan prezydent, ale mam nadzieję, że radni, tak, że radni tak, że... Dopełniłyśmy, przypilnowałyśmy z naszej strony, żeby oni mieli te wnioski i dwóch radnych. Tak. To tak na marginesie. Wracamy do protokołu. Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu pana Wojciecha Wrony. Przewodnicząca odczytała treść uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu pana Wojciecha Wrony. Głosowanie za 8, wstrzymane 1, przeciw 0. Ad 4. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z 19 posiedzenia Rady Dzielnicy w dniu 12 maja 2017 roku. Odczytano część protokołu z posiedzenia z dnia 5 maja 2017 roku. Dotyczącej udzielenia absolutorium dla zarządu za rok 2016. Wyciąg w załączeniu. Głosowanie za przyjęciem części protokołu w odczytanej wersji. Za 8, przeciw 0, wstrzymany 1. Ad 7. Omówienie spotkania z zarządem spółdzielni Mars. Podsumowanie spotkania w dniu 21 września bieżącego roku. Obecni na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej pani Ludwika Stefańczyk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem pani, tu imię mi uciekło, pani Mohol-Dul oraz zastępca dyrektora do spraw zarządzania i utrzymania w Zarządzie Dróg i Mostów pan Adam Borowy. Radę reprezentowali pan Jan Być, Iwona Mańko, pani Ewa Sieniuc-Pikula, Longina Smalejżuk i Bogumiła Trębicka. Nikogo chyba nie pominęłam. Czy ktoś jeszcze był? Stanowisko zarządu spółdzielni zdecydowanie warunkuje przekazanie działki 1/50 przejęcie przez miasto uszkodzonej ulicy Bydgoskiej. Iwona Prażmo odczytała projekt uchwały przygotowany przez Komisję do Spraw Ładu, Porządku i Estetyki Osiedla w sprawie odzyskania działki od spółdzielni mieszkaniowej Mars przez miasto Lublin. Projekt uchwały w załączeniu. Po dyskusji podjęto decyzję o wystąpieniu z pismem do Wydziału Gospodarowania Mieniem i zapytaniem o możliwościach odzyskania z zasobów spółdzielni Mars działki numer 1/50 pozostającej w użytkowaniu wieczystym spółdzielni Mars. Celem nadrzędnym pozyskania tego terenu jest budowa chodnika na działce biegnącej wzdłuż ogrodzenia Parku Węglińskich wiodącej do kościoła. Głosowanie nad podjęciem działań w tej sprawie w formie pisma z zapytaniem o możliwości odzyskania działki od spółdzielni Mars za 5 głosów, przeciw 0, wstrzymane 4. Ad 8. Wolne wnioski. Przewodnicząca poinformowała zebranych, że przed nami zaplanowane przez Radę wydarzenie sportowe w naszej dzielnicy bieg na 5 km, które odbędzie się zgodnie z grafikiem biegów organizowanych przez Fundację Rozwoju Sportu w dniu 17 grudnia. We wrześniu odbył się trzeci dzielnicowy turniej piłki nożnej. Do rywalizacji stanęły tylko trzy drużyny reprezentujące dzielnice Węglin Północny, Węglin Południowy i Czuły Południowe. Radę reprezentowały tylko dwie osoby, pan Jan Być i Iwona Mańko. Przewodnicząca poinformowała, że tego typu wydarzenie, jeśli będzie miało się odbyć w przyszłym roku, musi mieć inny wymiar i być ukierunkowane na większą ilość drużyn z naszej dzielnicy oraz zorganizowane w taki sposób, aby w tym wydarzeniu uczestniczyło zdecydowanie więcej mieszkańców naszej dzielnicy. Ten turniej był turniejem Rad Dzielnic. Z kwoty 4000 przekazanych do Fundacji Rozwoju Sportu 2000 zł jest kosztem organizacji biegu. Na turniej wydatkowano ponad 1000 zł. Fundacja zakupiła 5 piłek do piłki nożnej, znaczniki z napisem Węglin Południowy i nagrody dla uczestników, plecaki i torby na obuwie sportowe. Pozostała jeszcze pewna pula pieniędzy, które są jeszcze do wykorzystania w tym roku. Przewodnicząca poprosiła zebranych o przemyślenia i propozycje na temat możliwości organizacji sportu w naszej dzielnicy. Ustalono wstępnie termin kolejnego posiedzenia na dzień 7 listopada 2017 roku. Posiedzenie zakończono godzina 21.10. Jakieś uwagi? Ja wskazałam w tym projekcie uchwały na dwa w sumie kłócące się tak ze sobą przepisy i to nie zostało ujęte. Jeden, że działka należy do gminy Lublin, księga wieczysta jest na gminę Lublin
I w planie zagospodarowania tam zawsze istniał trakt pieszy, później zmieniono na trakt pieszo-rowerowy, czyli mamy plan zagospodarowania, a z drugiej strony urzędnik wydał kiedyś decyzję, żeby w dzierżawę wieczystą oddać również trakt ten pieszy. I ja wyraźnie wykazałyśmy w tym projekcie uchwały, że te dwie rzeczy kłócą się ze sobą i stąd był pomysł, żeby prezydent naprawił błąd urzędniczy. Któryś z urzędników popełnił błąd. Ale projekt Pani uchwały jest załącznikiem. Tak, projekt uchwały, cała treść tej uchwały jest załącznikiem, no tak jak zostało tutaj A odpowiedź jest Wydziału Mienia, tak? Nie prezydenta, tylko Wydziału Mienia jest na to pismo. Zaraz do tego tematu sobie przejdziemy. Ja, czy odnośnie tego protokołu, treści protokołu, mają Państwo jakieś uwagi? Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołów odczytanej treści? Wszyscy za, dziękuję bardzo. I teraz tak może woli wyjaśnienia. Tak, to pismo zostało złożone i to pismo w tej sprawie złożyłam. Ja i pan Janusz Podkańska. Akurat byliśmy u pani dyrektor do Mohol-Żul. Tą treść pisma wysyłałam do państwa, czy nie? Nie. Dobrze, do państwa. Także tak, byliśmy na tym spotkaniu. Zaraz sobie tutaj odnajdę to pismo, jakie... to będzie jeszcze, gdzie jest. To nie wiem, może ja odczytam Państwu, w jakiej formie to pismo zostało, jak to zostało zredagowane. Byliśmy na rozmowie i zaraz opowiem Państwu o wynikach tych rozmów. Rada Dzielnicy Węgiel Południowy na podstawie decyzji podjętej na posiedzeniu Rady w dniu 10 października 2017 roku zwraca się z prośbą o udzielenie zwrotnej informacji o możliwościach oraz podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze spółdzielnią mieszkaniową Mars w zakresie działki oznaczonej numerem 1/50, obręb 40, Węglin Południe. Powyższe jest konieczne do uzyskania pełni praw do dysponowania wyżej wymienionym gruntem w celu realizacji założeń obowiązującego w tej okolicy szczegółowego planu zagospodarowania terenu. Zgodnie z uchwałą nr 1688 itd. z dnia 26 września 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część druga, działka powyższa przeznaczona jest do pełnienia funkcji KXR, czyli tereny komunikacji pieszej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod tereny wydzielonych ciągów pieszych oraz ścieżki rowerowe towarzyszące innym terenom komunikacji. Wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w tym miejscu, łączącego środek osiedla, ulica Roztocze Wielkopolska z Aleją Kraśnicką, znakomicie ułatwiłoby mieszkańcom swobodne i bezpieczne poruszanie się po tej trasie, dojście, dojazd rowerem do szkoły, po zakupy do kościoła, do przystanków MPK i spacery. W chwili obecnej przebycie odcinka położonego na działce 1/50 jest znacznie utrudnione z powodu braku odpowiedniej nawierzchni. Jest to bardzo nierówne i bez oświetlenia. Spółdzielnia Mars nie wykonuje żadnych inwestycji w tym terenie i dodatkowo nie wyraża zgody na żadne prace. Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z uprzejmą prośbą, jak we wstępie. Realizacja naszej prośby, a w konsekwencji odzyskanie przez miasto pełni praw do dysponowania wyżej wymienionym gruntem, umożliwi podjęcie ze strony Rady Dzielnicy Węglin Południowy odpowiednich działań w celu realizacji inwestycji, wykorzystując dostępną dla dzielnicy pulę środków z rezerwy celowej w latach następnych. W takiej treści pismo zostało złożone. No podobne do pana... jak uchwała. Tak, tak jak mówiliśmy, uchwały, będziemy bazować na tej uchwale i spotkaliśmy się z panią Dul. No i tak naprawdę dlaczego, tu pan dyrektor nam wyjaśniła, dlaczego tak to wygląda, bo tutaj pani mówiła, odwoływała się, że tam jest, że miasto oddało teren pod ciąg pieszo-rowerowy. To nie do końca tak, bo teren... Dzierżawy wieczystą. Wcześniej był ciąg pieszy. Wcześniej miasto oddało pewien obszar, tak jak oddawało spółdzielniom różnym, tak i tej spółdzielni pewien teren, pewien obszar do zagospodarowania. W roku dopiero 2000, którym tam mówiła pani dyrektor, w 2002 czy w 2004 roku,
na tym terenie powstał plan zagospodarowania i ten plan narzucił właśnie tutaj ten ciąg pieszo-rowerowy. I teraz tak naprawdę rzeczywiście spółdzielnia jest w pewnym stopniu zobowiązana do realizowania zadań zgodnie z tym, jak ten teren jest przeznaczony. I pani dyrektor wystosowała takie pismo tutaj do naszej wiadomości, wpłynęło to pismo, Wydział Gospodarowania Mieniem. Zwraca się do spółdzielni mieszkaniowej Mars i odczytam teraz to pismo. Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin informuje, że do tutejszego wydziału wpłynął wniosek Rady Dzielnicy Węglin Południowy co do możliwości oraz podjęcia odpowiednich kroków zmierzających do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w zakresie działki 1/50, obręb 40, Węglin Południe, arkusz mapy 3. Mając na uwadze prowadzoną dotychczas korespondencję w sprawie nieodpłatnego rozwiązania umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste działek oznaczonych w ewidencji gruntów i tutaj są wymienione szereg działek po dokonanym podziale, Wydział Gospodarowania Mieniem zwraca się do Państwa jako użytkownika wieczystego o wyrażenie swojej woli co do możliwości nieodpłatnego rozwiązania prawa użytkowania wieczystego działki 1/50 na podstawie artykułu 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. W przypadku pozytywnego stanowiska spółdzielni Wydział Gospodarowania Mieniem wystąpi do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej o zajęcie stanowiska co do zasadności przejęcia wyżej wymienionej działki. Nie ma na razie odpowiedzi spółdzielni Mars na to pismo. Mogę jeszcze jeden artykuł? Tam pani się powoływała na artykuł 233. Znaczy pani Dur. Uprawnienia użytkownika wieczystego. Ja to ostatnio przytaczałam. W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu tam należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. Oni sami nie korzystają z tego gruntu, tylko korzystamy my wszyscy, więc to jest jeszcze ważny argument. Nie, to tutaj tak, to sprawa nie jest zamknięta, sprawa jest otwarta, to jest taki, na ten moment tak wygląda tutaj sprawa. Ale słuchajcie Państwo, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem stanowiska pani dyrektor Dul w tej sprawie. Przecież gdyby spółdzielnia Mars coś tam zainwestowała, coś zrobiła, coś urządziła, to ja bym to zrozumiała. Ale wcale tego nie użytkuje, to jest zajedbane, to jest zupełnie... No ale to pani dyrektor musi zachować formę, wystosowała pismo i teraz spółdzielnia musi się określić. Zresztą. Spółdzielnia musi teraz określić, jakie jest spółdzielni stanowisko, prawda? Czy oni mają zamiar budować w tym miejscu chodnik, bo może w przyszłości jednak zdecydują się. Musimy dostać odpowiedź, także do tego tematu pewnie jeszcze będziemy wracać i to nie raz. To tak w kwestii informacyjnej, na dziś mamy troszkę inne zadania. Ważne. Także lecimy dzisiejszym programem, bo jest. Trzeba otworzyć chyba. No właśnie. Mnie się to nie podoba. Ale na przykład mi się to nie podoba, tak? Natomiast tutaj zgodnie z prawem. Ja mam coś, byłam w życiu moim dyrektorem, czy kierownikiem, już nie pamiętam, co się nazywało nawet, Miejski Zarząd Gospodarki Terenami. Przez półtora czy dwa lata to robiłam. Z taką sprawą nie miałabym żadnego tego. Ja też. Ale pani Longino, był inny system prawny, inne przepisy były prawa. Nie można tego wprost porównywać, tak? Nie, ale po co spytać spółdzielnie Mars, kiedy to jest nie zagospodarowane? Dlatego, że jest użytkownikiem wieczystym, na szczęście czy na nieszczęście, tak? Zostało jej przyznane użytkowanie wieczyste do całości terenu, jak i innym spółdzielniom, prawda? I na tym terenie realizują funkcje mieszkaniowe i drogi i tak dalej. Całe LSM się wystawia się z budynku. Spokojnie czekamy na odpowiedź spółdzielni Mars, która musi się określić, że na przykład będzie na przykład w przyszłym roku budowała ten chodnik, albo nie ma zamiaru budować tego chodnika i znaczy, będziemy tego nie stanowisko jest nam znane, bo oni chcą, to oddadzą, oni jeżeli nie chcą. No, to my już wiemy, ale musimy teraz teraz czekamy na oficjalne stanowisko spółdzielni. My złożyłyśmy projekt uchwały. Źle się stało, że nie została taka uchwała
przegłosowana i przekazana prezydentowi. No takie było stanowisko właśnie. Członków. Będziemy w ten sposób procedować. No, to tak jest. I taką samą procedurę ścieżkę by to przeszło. Także wracamy do naszego porządku obrad. Proszę Państwa, dzisiaj ważna taka nieprzyjemna informacja, tak naprawdę o tym nie dotarło, chyba nie mogę otworzyć jeszcze maila. Miało dojść po południu jeszcze to pismo od pani z Wydziału Inwestycji i Remontów, właśnie, że wycofał się ten wykonawca, który miał wykonać ogrodzenie boiska do piłki szczecińskiej. To brakujące, ten jeden bok, prawda? Wczoraj złożył rezygnację z wykonania tego zadania. Zostaliśmy trochę w takiej nieprzyjemnej sytuacji, bo mamy te 15 tysięcy z rezerwy celowej, których nie chcielibyśmy zaprzepaścić, prawda? I teraz tak niewiele jest już możliwości na wykonanie, na pewno nie można wykonać jakichś takich robót budowlanych, założyć, bo po prostu się nie zdąży. Do świąt jest właściwie 3 tygodnie. No i same te procedury nie pozwolą na to, żebyśmy cokolwiek mogli zrobić. Tutaj z panem Zbigniewem Węgrem dzisiaj się konsultowałam. No i tak wpadliśmy na takie pomysły takie, że może moglibyśmy wydatkować te pieniądze, jako że mamy tutaj koncepcję, o której zaraz będziemy mówili, zagospodarowania tego terenu na ulicy poniżej tych boisk, prawda? Mamy wygrany budżet w budżecie obywatelskim 150 tysięcy złotych na przyszły rok na zagospodarowanie, zagospodarowanie tego terenu. Także gdzieś tam poradzimy sobie z ogrodzeniem tego boiska, bo będą środki na to. I teraz jest taki pomysł, że skoro ta koncepcja jest już w trakcie, projekt właściwie jest prawie że w trakcie realizacji, który też musi być już szybciutko do końca roku stworzony po naniesieniu tych naszych uwag, które ewentualnie tam się pojawią, jeśli są. No i na tej podstawie można by było na przykład postawić urządzenia do tej siłowni, które tam są w tej koncepcji zaplanowane, w tym projekcie. Co Państwo na to? Albo oświetlenie. Zdążymy, bo mamy przecież trzy tygodnie do końca roku. Jeszcze jest ta cała procedura, proszę Państwa. I tak, tutaj pan Zbigniew skontaktował się z taką firmą, która uznawana jest za dobrą firmę, siłownie zewnętrzne, firma, Trainer. I oni akurat mają taką świąteczną promocję, nie zdążyłam Państwu tego wysłać, ale tutaj dam są gdzieś, żeby Państwo sobie zobaczyli, są te urządzenia z takim dosyć wysokim rabatem, 40%. Pan Zbigniew się kontaktował z tą firmą i powiedzieli, że w tym krótkim stanie, bo bardzo często jest tak, że firmy tak naprawdę robią te urządzenia pod konkretne zamówienia. Albo czasem mają na stanie. I tak naprawdę tutaj pewnie mają na stanie, skoro taką mają promocję i chcą się szybko przed końcem roku tego pozbyć. No to moglibyśmy właściwie skorzystać i byliby nam w stanie w bardzo krótkim okresie w danym terenie, żeby zamontować. No to lepiej mieć siłownię niż no, czy tam jakieś kilka urządzeń na siłowni, a później najpierw to kupić. A jak zostanie pieniędzy, wtedy wykorzystujemy na budowę chodnika, no przynajmniej część. Ale nie, już na budowę. Dzisiaj 30 marca przepadły te pieniądze. Musimy teraz dobrze, no to kupujemy. Tak. No to ale były w planach, że będą w ramach tej koncepcji. Tak. 50, więc wtedy tam zostali i będziemy mogli sobie zrobić ogrodzenie. A ja mam pytanie, kiedy Wydział Inwestycji i Remontów otrzymał od nas te zlecenia? Co chcemy robić? Wnioski, tak naprawdę, decyzje odnośnie tego, tam brakowało środków. Nie wiem, czy pani pamięta, 10 października. Ale to tylko na to ogrodzenie, ale w ogóle wcześniej. Czy nie idzie to bardzo opieszale, czy oni nie zostawiają prac takich w dzielnicach na koniec i nagle ta cena idzie w górę. Jest to bardzo traktowanie, kto ma co szedł. Były ceny też takie wywindowane. Słuchajcie, nie dziwmy się, znamy historię współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów.
i nie ma co nad tym dyskutować. Tam ja, tyle skarg, tyle różnych... Tak, nie mają nie tylko nas. To dlatego. I dlatego miasto. Kiedyś nie zrobili nam tego chodnika za te sześć ile, tak, ile tam było? Mieliśmy wtedy tysięcy. Tak. Wtedy i jak późno. Ale to właśnie może decydujmy tak wcześniej właśnie, się. Dobrze, na ale majcie, może tego, to, jesteśmy ale teraz jesteśmy już jest te, tak, mamy tylko, to podjąć decyzję, podejmujmy. Za te pieniądze 15, co z tego zostanie? O tu, co, czy to nam wystarczy, czy nam zostanie tu, pieniędzy? Tu, no proszę, niech się Państwo przyjrzą. Są ceny tutaj? Kwestia, są ceny? Kwestia wybrania są. Tego urządzenia, to możemy... Ja to Państwu wyślę mailem dzisiaj i tak naprawdę mailowo mogą Państwo wysłać swoje propozycje i uzgodnimy, jakie chcemy urządzenia. A jakie są zaplanowane? W tym projekcie. To jest a to możemy zmienić ewentualnie. To możemy zmienić, jakie nam się podobają lepiej jakieś dobrze, konkretne. Kupmy to i już nie dyskutujmy. Ale nie przegłosujmy to, że te pieniądze przerzucamy na inny cel. Tak, właśnie. Proszę Państwa, o tak, ja zadam pytanie, czy mają Państwo jakiś inny pomysł? Jeszcze musimy rozważyć, czekajcie, ale musimy rozważyć jeszcze jedną rzecz. Nie ma Pani Marii, która no, ma duże problemy, bo ludzie na Wielkopolskiej domagają się budowy chodnika, ale to jest ale nie mamy to, że to są uzgodnienia, ale to nie jest to nie jest możliwe do wykonania. To jest pytam tym się pomysły, pytam o pomysły, które są możliwe. Nie ma pomysłu. Nie ma tylko dwa, tak? Zabaw jakieś drążki. Rozwiązania są tylko dwa tak naprawdę. Kupujemy urządzenia, to właśnie na siłownię, no bo to jest na szybko, może się uda. Nawet nie trzeba by było pewnie jakoś zmieniać, nie wiem, w budżecie, prawda? Nie, bo gdzieś to zostaje w tym samym wydziale, to nawet nie wchodzi w ramach strategii. Nie trzeba by było w budżecie księgowym się tego zmieniać, więc to by było najlepsze. Ewentualnie druga opcja jest, że po prostu jedynie coś do szkoły zakupić, do przedszkola. Ale to już są wtedy inne rozdziały w budżecie, trzeba by było... Ale to też na edukację by musieli przyjąć pieniądze, więc to jest nie zamieszanie. Więc właśnie, więc zostaje tylko ta siłownia. O żadnych chodnikach nie ma mowy, czyli inwestycje, rzeczy, które wymagają uzgodnień projektów wykonawczych, budowlanych i tak dalej. Więc zapomnijmy o tym, zostaje tylko ta siłownia i tyle, bo nawet na przerzucenie do szkoły nie ma czasu. Tak jest, słuchajcie i zamykamy. Ja bym uciął dyskusję, bo musimy po prostu nie stracić tych pieniędzy, a coś zrobić, żeby coś zmniejszyć się. Przyszłość to pamiętajmy o tym. Ja nie trzeba raz, wcześniej. Ja nie raz. To już nawet w protokole to o podejmowanie ostatnio było, także tak. Także proszę Państwa, to teraz musimy poddać pod głosowanie. Tak. Tak. No przede wszystkim musimy przegłosować to, że rezygnujemy z tego zadania, żeby to już miało taką formalną procedurę. Kto z Państwa jest za tym, żebyśmy zrezygnowali w tym roku? Tak. Z realizacji zadania. Budowa ogrodzenia boiska do piłki nożnej od strony ulicy Szczecińskiej. Proszę tam wpisać, że głosuję za z przymusu. Oczywiście. Tak. Jesteśmy... Nie ma wyjścia, po prostu. Jest taka opcja? No. Nie ma. Albo jest to z niewykonaniem zadania przez Wydział Inwestycji. No to nie ma wyjścia. Tak, nie ma, ale jest nie ma wyjścia. Tak. No. Jesteśmy podśmiani. Nie, no możemy się nie zgodzić i mogą nam przepaść te pieniądze. No, nie, mamy alternatywę, proszę Państwa, mamy. Dobrze, i teraz w związku z powyższym, kto z Państwa jest za, żebyśmy te środki... No wszyscy, na ręki. No to już jak jedno, to i drugie. Przekazali na zakup urządzeń do siłowni na skwerze. Ktoś jest, Pani Wąko, jeszcze raz Pani ktoś przypomni, bo ja to, wie Pani, czasem mam takie... tego. Czy na to zadanie skwer to otrzymaliśmy pieniądze z budżetu obywatelskiego, tak? Mamy w przyszłym roku zagwarantowane? Tak, na wykonanie tego projektu, który realizujemy tak z To, co ja dostałam, przepraszam. Tak, to, co te materiały dostała Pani, to są dla Pani to materiały. To jest tak, chyba tak, że projekt z rezerwy, a realizację projektu z budżetu. Tak. Projekt mamy z rezerwy celowej, wydaliśmy te pieniążki, tak? W kwocie 21 402 zł tam dokładnie było. I teraz właśnie w związku z tym przechodzimy do tego punktu, odniesiemy się do tejże koncepcji i w czwartek odbyło się spotkanie, było nas pięcioro. Mieliśmy jeden wniosek właściwie, żeby zachować wszelką istniejącą tam zieleń, tak? Jest jeszcze taki wniosek tutaj, żeby... Ja tylko może otworzę ten rysuneczek. On jest trochę słaby jest, bo w komputerze są bardziej tutaj z daleka. Słabo widać, ale... My wiemy o co chodzi, ale tam może na co nie byli. Można poprosić. A ty nie byłaś, tak. Aha.
dobra, ja chciałabym powiedzieć właśnie o jak ja tutaj mam wniosek, bo wchodzimy tutaj od ulicy Warmińskiej, tutaj mamy ten skwer i ten chodnik nam tutaj kończy się, prawda, tak jak wiemy, przy tym ciągu pieszo-rowerowym, planowanym ciągu pieszo-rowerowym tak naprawdę. No i tutaj wniosek jest tak, tutaj są dwie takie odnogi, żeby tak maksymalnie spuścić, bo wiadomo, że ludzie lubią chodzić na skróty, prawda? Tak. Nikt nie lubi chodzić pod krątem prostym. Także najprawdopodobniej ten skrót tutaj się wydepcze sam, nawet jak ten chodniczek tutaj pobiegnie w tą stronę. Także zrobić, wniosek taki, żeby tutaj maksymalnie w dół pociągnąć, prawda, do ukosem do tego skrótu, do tej ulicy, prawda? Mhm. Dobrze, tam są trzy działki na samym dole. I one, widzę, są nieobjęte. Jedna podobno poszła przez zasiedzenie. I jedna, ale już jest tak. Tak, ale te dwie dlaczego nie są ujęte? One należą do gminy Lublin. Dlaczego nie są ujęte w projekcie? Czy już obdarowane zostały kolejne osoby jakimś rozwiązaniem? Nie wiem, jak tutaj wygląda. Ja już poprzednio mówiłam, że ktoś taki projekt robi, jakby już te osoby nabyły te działki. Znaczy, ja powiem pani tak, jest kawał ziemi. To, no oczywiście, że tak. To tylko jakie przeznaczenie? To jest tak, jakie przeznaczenie? Tak. Strefę buforową taką zrobić, obsadzić jakimiś krzewami, ładnymi drzewami, no żeby ci mieszkańcy mieli. Ale dlaczego nie tu niżej? Dlaczego nie niżej? A który jest już zajęty? Słuchajcie państwo. Czyli nie może być to wykorzystane te dwie? Oczywiście. Ja myślałam, że w środku, no to nie ma sensu. Ale ja nie wiem, z boku. Pani Iwonko, one są na pewno pod budową. Budownictwo jakieś mieszkaniowe, nie? Czy tam nie. To jest bardzo pasuje, no, dlatego że jest narożne. Bo jakby było w środku, no to dać darować. No, słuchajcie państwo, jest jeden wielki błąd tu popełniony w tym projekcie. Dlatego, że nie ma dojścia, nie będzie urządzonego dojścia od ulicy Wielkopolskiej. Od ulicy Warmińskiej tamtędy nikt nie wchodzi. No jak będzie to urządzone? Pewnie, że ludzie będą tam wchodzić tylko po to, żeby tam się znaleźć. Ale chodzi się od ulicy Wielkopolskiej przez cały ten plac do kościoła, albo na Warmińską, albo do sklepów. Tak, i naprawdę korzystamy z tego i chodzimy. A tu w ogóle nie jest uwzględniony chodnik. Ale jeżeli tak będzie, to będziemy musieli chodnik zrealizować z naszej rezerwy celowej. No albo, a po co? Po co? Kiedy można tam to utopić w tych kosztach? Albo trakt pieszo-rowerowy, trzeba będzie pozyskać Iwonko, pieniądze z jakiejś traktu pieszo-rowerowego, przekonacie się, ja wam to mówię, i nigdy tam nie będzie. Dlatego, że tam nie ma już teraz możliwości urządzenia. On jest w planie zagospodarowania przestrzennego. I to ten projekt uwzględnił, że niby tam nie ma. Dlatego, że jest po pierwsze zbyt pod górę. Co to za trakt rowerowy? Tam można zniwelować. Nie, to tam się już pod nie górę to nie ma, to nie ma tłumaczenia. Nie, tam, tam są boiska. Ale tam jest miejsce. Tam jest, tam wywieziono trzy wywrotki śmieci i tam trzeba ten teren wyrównać. Ja się Słuchajcie, nie, dojście od ulicy Wielkopolskiej musi być normalny chodnik. I jeszcze kilka schodków. Ale to tak jak rozmawialiśmy, jak był na poprzednim naszym posiedzeniu, był pan Zbigniew Węgier i rozmawialiśmy, prawda, że tutaj tak naprawdę, no że... Dobrze jest podzielić to właśnie na takie te etapy budowlane, bo tu można pracować, natomiast no tu tam mówił o jakichś trudnościach pan Zbigniew, prawda? Także ten projekt na ten skwer, wykorzystać, zagospodarować tą część i dopiero potem będzie można myśleć właśnie o pozyskaniu albo środków dodatkowych na ciąg pieszo-rowerowy, jeżeli okaże się, że jest tutaj ta możliwość i jest potrzeba przede wszystkim tutaj tego ciągu pieszo-rowerowego. A jeszcze te trzy działki, one są ogrodzone, prawda? Nie powinny, nie mają prawa być ogrodzone. Nie, chyba ale ponoć, że na pani występowała i nie dostała tego. Pani Adam nie zasiedziała. I nie zasiedziała. No to jest w soku. A to ja wiem. To jest to nie ma tam ogrodzenia. Oni mają. Jest ogrodzenie. Już ogrodzili? Nie, jest. Nie.
jeszcze było, tylko że ta pani jedna, która z tych dziawek występowała i nie dostała zasiedzenia. No i bardzo dobrze. Pani Adamczyk nie dostała, ale sprawa w toku. Która to jest dziawka? Pierwsza. Ale proszę Państwa, ja powiem Państwu tak, że należy zrobić projekt i koncepcję na terenie, który nie budzi żadnych wątpliwości, żadnych zastrzeżeń. Bo po pierwsze nie pozwoliłoby tutaj, projekt nie mógłby powstać na terenie wątpliwym. Jeżeli toczy się tutaj jakieś postępowanie na tym terenie, to miasto nie pozwoli nam do wyjaśnienia sprawy, nie pozwoli nam na jakiekolwiek inwestycje, więc zblokowałoby nam tutaj jakiekolwiek działania. Także dlatego ten teren jest wyłączony do momentu wyjaśnienia sprawy. Zawsze będzie można tutaj, jeżeli ten teren zostanie odzyskany, zawsze będzie można tutaj dokomponować jakąś zieleń i dostawić ewentualnie jakieś urządzenia, czy jakieś koszty będą wtedy od nowa projekt na postawienie urządzenia, pani Bogusiu, tylko nie projekt na zagospodarowanie terenu, tylko na projekt dostawienia urządzeń, czy pewnie, na jeśli chodzi o nasadzenia, to już architekt zieleni na pewno, pani architekt nas wspomoże tutaj. Także to jest najlepsze z możliwych rozwiązań, bo tak jak mówię, nie można projektować w terenie wątpliwym. Nie, to ja mam jeszcze mam to pytanie. Czy z tych pieniędzy, które otrzymamy z budżetu obywatelskiego na realizację tego skweru, czy będzie można również jeszcze tutaj zrobić ten chodnik do Wielkopolski? To jest, słuchajcie, jeżeli zostanie to jest 50 metrów, będzie nas na to stać, to pewnie można, bo tak naprawdę mówię, teraz te 15 tysięcy przeznaczając na postawienie tych elementów, które są gdzieś tutaj wkomponowane, prawda, element siłowni, to one zostaną i tak naprawdę zaoszczędzimy jakieś tam środki i będziemy tym sposobem postawimy sobie to ogrodzenie, które tutaj chcieliśmy od strony ulicy Szczecińskiej, prawda, ale mamy jeszcze tutaj zaplanowane ogrodzenia, boiska do piłki tej siatkowej, przeniesienie tych słupków do streetbola. To wszystko będzie się tworzyć w 2018 roku. Dobrze, słuchajcie, tu wyjścia innego nie ma, trzeba to wszystko zaakceptować. No i moje pytanie jeszcze, czy mają Państwo, czy przyglądali się Państwo tej koncepcji, czy przeczytali sobie te wszystkie materiały? Ja to wszystko czy są jeszcze jakieś tam wnioski poza tymi, bo ja jutro muszę zanieść pismo z odpowiedzią, bo pani projektant czeka, czy mamy jakieś wnioski, a jak nie, to rusza do projektowania. Kiedy koncepcja powstała? Ta koncepcja, kiedy ona została sporządzona przez tą panę? Byśmy dostali ją... Nie, chwila. Pani Iwono, dosyć szybko, bo myśmy podjęli decyzję 10 października o tym, że przeznaczamy środki na realizację tej koncepcji, więc tego projektu. Więc bo od razu zostało ujęte tam w koncepcji grodzenie boiska od Szczecińskiej. To miało być wykonywane z rezerwy, więc tak jakby ktoś od razu wiedział, że... Pani Iwono, to ja mówię o tym, że my sobie przeznaczymy... W zamian za te elementy siłowni zostaną nam z tego. Nie, to ja nie o wtedy tym na mówię. Na tamten moment, 10 października, to ogrodzenie. Czyli było. Już pani wiedziała, że to ogrodzenie boiska przy Szczecińskiej nie wypali? Nie. Że ujęła tutaj. Ale ono miało być po prostu, że jak my będziemy to wykonywać, to ono już będzie po prostu to ogrodzenie, tak? Ja to tak. Nie, to no, wczoraj się stało. Tak? Że a teraz po prostu nam się nie uda. Znaczy, słuchajcie, dobrze, dobrze. Ten wniosek pani Iwono, tak? Mówię, ogrodzenie. Koncepcja zakłada. Bo miało być teraz to ogrodzenie. Jest ujęte. Właśnie jest. Dlatego, że miało być. Dlatego ono już jest naniesione jako już wykonane. Do wykonania. Jest już jako naniesione jako istniejące. Jako istniejące. Dobrze, ale zrezygnował wykonawca, dlatego my sobie siłownie zrobimy i to ogrodzenie, które już niby jest na papierze zrobione. Dobra. To będzie w przyszłości wykonane. Czy jeszcze jakieś mają Państwo uwagi do tego? Czy dobre są miejsca te na siłownię? Proszę zaprotokołować i nie zapomnieć, że ja się upominam chodnik od Wielkopolski, bo my naprawdę tamtędy chodzimy. Od Warmińskiej w stronę Wielkopolskiej nikt nie chodzi. Ludzie będą przychodzić, jeżeli tam będzie to urządzone. To na pewno tak. Ale my skracając sobie drogę do sklepów,
czyń do ulicy, do przystanku tamtego, to my z tego korzystamy. I tu naprawdę chodzimy. Dobrze, ale jeżeli ja dobrze rozumiem, może ja jestem głupi, tak? Rozumiem, że rozmawiamy o tej koncepcji zagospodarowania, która nam została przedstawiona. Ta koncepcja nie zawiera chodnika, więc jaki jest sens mówienia o chodniku, który nie jest częścią koncepcji, jest poza obszarem. To temat na później. Tak? No to będziemy musieli zrobić to z jakiejś innej... Nie z innej, tylko z rezerwy celowej. Na przyszły rok. I po co nam tak, to? W 18 roku. Nie, a to teraz roku. Jeszcze nie można tego zgłosić? No nie, bo już za późno. Koncepcja obejmuje, tak, to nie będzie. Tak, ale słuchajcie, no ja tego nie mogę zrozumieć. Ale pani Janki, no rozmawiamy o jakichś rzeczy, to są inne kwestie, Pani Longino, nie wiem. Jak można nie zrobić podejścia do tego? Żeby ludzie, co, chodzili... Nie, no ja tego w ogóle nie rozumiem. To wymaga zupełnie, nie można zaprojektować tylko tego fragmentu, pani Longino. Fragmentu od ulicy Wielkopolskiej do naszego skweru. Można było zaprojektować od ulicy Warmińskiej, z którego nikt nie będzie korzystał? Nikt teraz z tego nie korzysta? No nie mówcie mi nawet tego, bo to jest naprawdę poloniony... Ale tego chcieliśmy, pani Longino, i mamy to, czego chcieliśmy. Może pani nie było pani na posiedzeniu 10 października i tak naprawdę to ustaliliśmy, prawda, że... Nie było pani. Nie. Ustaliliśmy, prawda, że zagospodarujemy tak, koncepcję, że to zostawiamy na później, bo to raz, że projekt generuje koszty, bo to jest ciąg pieszo-rowerowy. To szkoda, że to tak nie zdążyłoby się tego zrealizować w związku z zostanie trzymi pozwoleniami. Kolejny projekt, bo to jest taka sytuacja, w której słuchajcie, tylko ja to wiem, że bo tamten wychodzę i to jest w moim rejonie, a wszyscy inni tutaj są, decydują, ale nie wiedzą o tym. Na skróty będą chodzić, po co mają iść w koło, prawda? To wiadomo, ale tak naprawdę chodziło nam o zagospodarowanie tego terenu i jakoś na ten skwer trzeba wejść. Jedyne możliwe wejście to od ulicy Warmińskiej, prawda? Nie jest tak. Pani Olbrzymia na ten moment jest tak. Ale pani zna ten teren. Znam ten teren. No i to jest źle postanowione. Bardzo źle. Ale jest tak postanowione, pani Bogusiu, ze względu na to, co powiecie, to tak będzie jakiś z głosowaniem za tymi sprzętami. Trzeba najpierw znać problem, znać teren, a potem dopiero głosować. Ale pani Longino, to naprawdę nie wyklucza to, co w tej chwili się dzieje, zupełnie nie wyklucza realizacji tego ciągu, tylko na to potrzeba więcej środków, więcej czasu przede wszystkim. Więcej czasu przede wszystkim. Ja zgłaszałam budowę tego chodnika, pani Longino, tylko nie wystarczyłoby środków z rezerwy celowej. A czy my wiemy, czy wystarczy, czy nie wystarczy? No to będziemy z budżetu. Dzisiaj nie wiemy tego. No, tego to będziemy się starać, są inne możliwości. Jest budżet obywatelski będziemy pisać. Napiszemy kolejny mały projekt na ten ciąg pieszo-rowerowy. Nie będzie nie wchodził w koło do planu zagospodarowania. No to nie szkodzi. Do tej pory... No jakoś pamiętajcie, że ja się o to mocno upominałam. I macie mi ale na wszystkim na tym zależy, żeby to wszystko zostało zagospodarowane w sposób właściwy i funkcjonalny. Także to jest potrzebne, proszę Państwa, na spokojnie, pewnych rzeczy nie da się po prostu przyspieszyć. Zrobimy ten kawałek. Mamy boisko, dokończmy te właśnie boiska, które leżą tak naprawdę do boiska do siatkówki leżące odłogiem. Tutaj to boisko do kosza, może właśnie postaramy się w budżecie obywatelskim może właśnie o środki na ten ciąg pieszo-rowerowy, na utwardzenie tej powierzchni do streetbola. Wtedy będzie to wszystko naprawdę miało ręce i nogi, ale to wszystko małą łyżeczką bierzmy. Małą łyżeczką. Wróćmy do zadanego pytania. Czy do tej koncepcji, która jest stworzona, mają Państwo jeszcze jakieś uwagi? Znaczy ja miałbym uwagę, rozumiejąc to, co pani Longina mówi, żeby tutaj ta koncepcja, przebieg tych dwóch chodników zakładał dojście do w przyszłości wykonywanego tego chodnika. Tak, to on zakłada tutaj, prawda, widzisz, tylko że jest pod takim kątem prostym. Ja tutaj mówiłam o tym, że ten wniosek, uważam, że należy ten wniosek, tak,
ten wniosek wyartykułujemy, żeby to... Tak, grzewa, żeby tak, to zostały, co tam są. Żeby to pochylić maksymalnie pod takim kątem, żeby tak jak lubią chodzić ludzie, a nie tak jak na matce ładnie to wygląda. To ja mam jeszcze jedną uwagę, tutaj nawiązuję do kiedyś przesłanego tu. Państwo mieli okazję się zapoznać, zresztą jest to akt obowiązujący zarządzenie prezydenta o standardach ruchu pieszego i tak dalej. Nie znam oczywiście dokładnie nazwy. Gdzieś tutaj jest wydrukowany. Nie, przede wszystkim chodzi o nawierzchnię. Tu jest wspomniane o kostce brukowej, płukanej czy innej wysokiej jakości. Natomiast jasno jest powiedziane, że po prostu wszyscy wykonawcy, tak, w imieniu miasta działający, mają obowiązek, tak wiadomo, stosować zarządzenia prezydenta, czyli stosować te płyty większego formatu chodnikowe, tak? Ale ja coś widzę, że one chcieli, wszyscy nas krzyczyli. Ja mi tam zaproponowałam. Ale się nie postawiliśmy koniec końców i po prostu zrobili. Nie są dlatego, że to jest sformułowanie, że zalecać. Ja mówię, że to jest dobra praktyka, że zalecać. Ale zerknijmy, bo my sobie teraz ale to właśnie, ale wiesz, że jak to jest napisane. No to dobrze, jest napisane, że tak by było dobrze, żeby było, ale jeżeli są jakieś inne okoliczności. Łukasz zawsze to przypomina. Może my zobaczymy. Ja chciałam asfaltem, że można to nie, że nie wolno. No asfalcie sobie. Ale możemy to zawrzeć uwagę, żeby tym razem to nie to, że to było. Pani Iwonko, ja jeszcze chcę na jedno zwrócić uwagę. Pani Iwono, ja jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę. Mianowicie. Tam jest trzeci dom przy Szczecińskiej, licząc od Wielkopolski, trzeci dom. Ma furtkę urządzoną, zrobioną na tą stronę, na stronę tego sferu, w tej sytuacji. To na, i oni tam zawsze chodzili, chodzą i będą chodzić. To trzeba tak to zrobić, wyprofilować, żeby to uwzględnić. No nie, no takiego wyjścia komuś dodatkowego z działu, to jak to musimy będzie robić, bo no to każdy z nas sobie jakąś... Gdzieś tam się będą musieli dostosować i wyjść tak, żeby nie wejść na urządzenia. Tutaj jest tak przewidziany żywopłot, w ogóle wzdłuż tych tutaj... Nie, to oni niżej. No dobrze, no. W każdym razie... Ja uważam, te dwie działki, które w tej chwili należą do miasta, powinny być od razu zagospodarowane, ujęte. Ale to tak jak pani mówię, na pewno nie. Może faktycznie te dwie sprawy były w toku, jedna już została odrzucona, ale należy to zgłosić, bo może w tej chwili już sprawa jest wyjaśniona. Jedna druga jest odrzucona. Jest w toku. To co ja wiem, ale to sprzed dwóch lat może. Ale te takie prawne wyrokowania trwają bardzo długo. Jeżeli to będzie bardzo duży problem później, żeby te działki... Może króciutko jeszcze rzucę. Ale słuchajcie, to jest zarządzenie z lutego. Tak? Więc jeżeli my tego nie będziemy mieli na początek tego roku... No i do wydatkowania tych 15 tysięcy. To znowu będziemy mieli problem z wydatkowaniem kolejnych... Trzeba już. Jeżeli będziemy mieli... sami się stopujemy, to może w ogóle po prostu, wiecie, no jakby... Do niszczarki. No, wiesz. Nie, ja Państwu powiem, że zaraz jak będziemy tutaj utrudniać, wprowadzać utrudnienia związane z realizacją... napisania tego projektu, zagospodarowania tej części, to zaraz będziemy mieli następne 20 tysięcy, bo ten projekt musi powstać do końca roku, chciałam Państwu przypomnieć. Przyszłego. Czekają na nasze uwagi. Trzeba uzgodnić i wszystko, żeby było. No znów przymus. Głosuję za pod przymusem. Dobrze. No ale to nie jest przymus, tylko po prostu jest taki koniec. Jest koniec. No ale to też był trochę i czas na to, bo można było wcześniej siąść, myśleć i wysłać wnioski, co my chcemy. Czego oczekujemy, a nie teraz, kiedy już no ktoś się napracował. Właśnie, no to trzeba do tego dojść, że przychodziliśmy, za mało nas było, nie mogliśmy, no i trzeba do wszystkich, jak się
jest zebranie w takiej sprawie, to trzeba przychodzić na zgłosze osoby. Raz, drugi raz była jedna, była osoba mówiła, no tak nie może być. I później tak mamy, że, a my się dziwimy, dlaczego musimy tak szybko pod przymusem. I w ostatniej chwili. No bo możemy to dowodzić. Bo jak jest wcześniej, to nie ma chęci. No i nie było nas rzeczywiście. I byłam ja raz i tylko i pani Iwonka, a później było nas trzy osoby, pan był też. Ja. I no właśnie. I nie można tak, później, że musimy nagle postępować. Dobrze, głosuj. Dobrze, czyli proszę Państwa. W odpowiedzi na to zapytanie w takim razie mogę wystosować pismo z naszymi uwagami, czyli tak. Ma być uwzględniona zachowana roślinność, istniejąca roślinność, tak. Nie tylko te drzewa, ale również te krzewy, o tym pani tak. Bzie czarnym już urząd jest poinformowany, także bezczarny zostanie. Dobrze. Teraz tak, że zmiana. Guk jeszcze może nie guk. Gdzieś w terenie musimy się spotkać. To chyba musimy zrobić spotkanie. Dobrze, proszę Państwa, następny wniosek to jest tak, że żeby to połączenie z ulicą, z traktem, z ciągiem pieszo-rowerowym było pochylone maksymalnie w stronę ulicy Wielkopolskiej, tak? To jest drugi wniosek nasz. I trzeci wniosek to jest w miarę możliwości zastosowanie... Nie, uwzględnienie standardów pieszych, tak? Do którego tutaj w ogóle one nie są uwzględnione w postawie opracowania. A tutaj standardy stosuje wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin, jednostki organizacyjne gminy przy opracowywaniu, wdrażaniu rozwiązań dotyczących ruchu pieszego, tak? I one dodatkowo stanowią integralny załącznik do dokumentów wymaganych. Czyli po prostu tu nie, w podstawie nie ma odniesienia się, czyli oni powinni za każdym razem, już nie będziemy wymieniać, czy chodzi o płytkę takich rozmiarów, tylko w ogóle do standardów pieszych wprowadzonych zarządzeniem prezydenta. Tak? Także po prostu w podstawie opracowania tej koncepcji to powinno zawierać po prostu. Ale te, przepraszam, ale te pieniądze zostały tam przekazane, gdzie trzeba, prawda? Znaczy, to, tak, te pieniążki są w Wydziale Inwestycji Remontu. Tak, czekają na to, żeby... Jak, tu tylko właśnie przekażemy nasze uwagi, pani projektant naniesie na ten projekt. Jest ta koncepcja i tutaj już są już przygotowania do projektu prowadzone, także tutaj naniesie ewentualnie te uwagi, te zmiany i ten projekt do końca tego roku powstanie. Dobrze, to mamy... następny punkcik mamy. Mam wrażenie, że punkt 8. Dyskusja nad koncepcją zagospodarowania terenu wojsk szkolnych, ulica Kujawska. Wnioski również pewnie musimy odłożyć na później, bo rozumiem, że niewiele osób zapoznało się z tą koncepcją. Ale to jest nasza inwestycja. Nie, inwestycja miejska, ale no, chcieliśmy mieć, prawda, było zgłoszone tak, jako prawo, pierwszy punkt. Chcieliśmy mieć prawo do opiniowania i tutaj, no, to dobrze, to sobie następnym chyba przełożymy nie. Chyba sobie, no ja stawiam taki wniosek, czy Państwo są za, bo tu jeszcze mam omówienie. A do kiedy mamy czas na zaopiniowanie? Też będziemy musieli się spotkać. Szybko. No to bardzo szybko. To opiniujemy teraz. Mhm. No ale to jeżeli ktoś nie... Słuchajcie, ale albo są nie uwagi, wiecie Państwo, nie czytaliście tej koncepcji, nie dowiedzieliście się projektowi, to szkoda naszego czasu, prawda? Ja myślę, że każdy... Ja to Państwu wysyłam na maila. Ja mogę tam, że tak powiem, żywo... A, wojsko przy ulicy Kujawskiej, to są te... To są te wojska tutaj za szkołą, prawda? Ale to też jest temat do przedyskutowania. Myślę, że powinniśmy się szybciutko spotkać. Ja proponuję, może od razu ustalmy termin tego spotkania, póki jesteśmy w gronie dość opłatkowym. I żeby poważnie podchodzić do takich rzeczy. Ja uważam, że ja się z tym zgadzam. Ja proponuję wtorek, tak najbliższy. To jest... 15? Tak. Ja uważam, że ja się z tym zgadzam. A nie możemy tydzień później, bo jest 15? Nie, to nie będzie 15. 12. 12. 19 we wtorek. Nie, bo to jeżeli mamy tyle czasu, to za tydzień. Nie. Nie wiem, jeżeli mamy tyle czasu, tu to tak, to ja tak. Gdzie pozajmowali? Wtorek. Przyszły albo następny, jeszcze mi oba wtorki pasują. Ale przyszły no, następny to jest sobie czwartek, nie pasuje. No średnio no to wtorek jest 12 albo 19. I połączymy to ze spotkaniem jakimś typu opłatkowym. Zrobimy najpierw tą dyskusję, a później wyjmiemy śledziki na stół. Nie, nie moglibyśmy się spotkać rzeczywiście za tydzień na przykład, dosłownie tylko w tej sprawie. Państwo będą mieli czas na zapoznanie się z tą koncepcją. Spotkamy się.
się tak, jakbyśmy w czwartek spotkaliśmy się, ile czasu siedzieliśmy. Dobrze. Ale mimo o czwartku czy o wtorku? O wtorku. Nie pasuje. Ja się... Wtorek, nie? Tak. Dobrze, to może, umówmy się w przyszłym tygodniu, 12, godzina, we wtorek, godzina, którą Państwo wolą, 18? 18 wolimy. Ja też wolę 19. 19? Ja się dam. No to umówmy się, godzina 19, tak żeby ci, którzy są w pracy, żebyście mogli do... Wtorek, godzina 19, spotkamy się... Pani Bonka mi przypomina? Tak, przypominam. Przypominam Pani Bonka, przypominam Pani Bonka. Tak, i SMS-em wszystkim przypominam. Także i bardzo proszę, żeby Państwo się zapoznali z tym materiałem, z tą koncepcją, jak wygląda, przyjrzeć się tym planom, jak tam wyrysowane są te... Czyli dzisiaj zdejmujemy to boiska, formalnie. Także ja tak, ustawiam się, musimy to przegłosować, czy jesteśmy za tym, że zdjęciem punktu 8 z porządku obrad. Tak, za. Jesteśmy. Wszyscy za, ale dzisiaj jesteśmy zgodni. Boże kochani. Jak w Sejmie. Ale prawie w Sejmie. Gdzie w Sejmie? Jak to w Sejmie? Nie, tam raczej zgody nie ma. Dobrze, to przejdźmy. Żartować można, żartować można. Na bieżąco jesteś. Tak. Stan złożyła rezygnację? Tak. Stan? Kto to złożył? Ja wiedziałem, że to Kopacz, to się nie nadaje. Tak się stało. Dobrze, wróćmy do porządku obrad. W następnym punkcie mamy omówienie działań związanych z wydarzeniem w dniu 17 grudnia. Bieg 5 na 5 Węglinem Południowym. Druga edycja. Północny. Południowy. Jesteśmy na południowym. Proszę Państwa. 5 na 5. Jesteśmy na Węglinie Południowym. Proszę Państwa, tak. Ja niestety muszę się przeprosić. Lecę, no niestety, ale tak jest. A powiedz nam, że w sobotę 16 będziesz mógł nam pomóc przy biegu? To nie to sobotę, tylko następne. No. Dwa. Tak mniej więcej od 14 do 17. To sobota czy niedziela? Sobota. Sobota. W niedzielę przygotowujemy, a w niedzielę bieg. To jest tydzień przed świętami. Tak. Ale no. Słuchajcie, jakie dam znać, jakie bo nie wiem w tym momencie. Zaraz będziemy sobie omówimy. We wtorek jak się spotkamy, bo we wtorek będę, to dam znać. Bo na razie muszę, bo to jest tydzień przed świętami. No. Muszę tam... Ja też muszę stawić z żoną, ale raczej tak. No wyrwać się od domowych obowiązków. No, ale nie wiem, co domowymi obowiązkami się zajmę. Pani Zosia, proszę Państwa, do widzenia. Jest godzina 20:30. Pana Romcis opuszcza posiedzenie. Tak jest. I teraz tak, proszę Państwa. Tak jak już wiemy, 17 grudnia, troszkę Państwo wiedzą, bo w tamtym roku mieliśmy ten bieg, ci, którzy uczestniczyli, wiedzą więcej. Pracy przy tym wydarzeniu tak naprawdę nie ma za dużo, bo Fundacja Rozwoju Sportu zajmuje się tutaj wszystkim, oni są bardzo zorganizowani. Ja już Panu Dyrektorowi mówiłam o tym, że będziemy potrzebowali tej części szkoły, bo wszystko dzieje się tutaj na tym korytarzu. Tutaj sobie Fundacja Rozwoju Sportu tworzy, jak to się nazywa? Biuro zawodów. Tutaj biegacze wchodzą, dostają numerki, odbierają swoje pakiety startowe. I my potrzebujemy, musimy opróżnić dwie szatnie, tak żeby ci sportowcy mogli się przebrać w te swoje sportowe stroje. Damską i męską szatnię. Damską i męską. Także no troszkę jest w tym pracy, bo tam wiszą woreczki dzieci, więc je musimy dokładnie z tych miejsc zdjąć i potem dokładnie w te same miejsca odwiesić. Musimy sobie zdjęcia to za długo. Trzeba częściami po prostu, wiesz, tak, zajmować. Taki sam system, mieliśmy karteczki. Do worków karteczki. Z nazwiskami przyczepialiśmy z tym, ale to... Czy z numerkiem szatni? Nie, i później w innej szatni zostawialiśmy w tym samym miejscu, wiesz, jak lustrzane odbicie robiliśmy na ziemi w innym pomieszczeniu i po prostu tak przenosiliśmy to później tak samo Ale poszło to tak na bardzo, bardzo sprawnie, powiem tak. Tak, 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 bo nas było dużo. Było nas, gdyby tak. Gdyby było mało, to To nie chodzi o salbo, to z wieszaczka zdjąć, spisać nazwisko dziecka. Ale jest wydrukowane imię, nazwisko dziecka. A to przy nazwisku nie można jedynki i przy tym jedynki... Ale my się mieli jakieś, pamiętacie, też zeszłym roku szywaczem też mieliśmy paseczki takie. Pisaliśmy do worka na nazwisko i na nazwisko i worka z szywaczem. Tak. Słuchajcie, ja przyniosę taką kaszkę, jak do malowania. Dobra, technologię opracujemy przed...
miejsce. No, coś tam ja mu to w ale chciałam już na placu, na tym parkingu właśnie jest nam potrzebny ten parking. Dobrze, że tutaj panowie akurat się pojawili, może się uda opróżnić. Musimy przeprowadzić właściwie, nie wiem, od kilka razy chyba trzeba będzie tutaj pojawić się na parkingu z takimi, opracować taką informację, że prosimy, żeby w dniu, w sobotę najpóźniej, w godzinach popołudniowych zabrać stąd auta i żeby parking na niedzielę był pusty. Tak samo trzeba będzie zrobić, przelecieć się po ulicy, bo trasa biegu jest taka sama jak w ubiegłym roku, czyli bieg, startujemy tutaj przy parkingu szkolnym, biegniemy w stronę Świtu, ulicą Wielkopolską, skręcamy Urzędowską, Bieszczacką i wybiegamy na Roztocze w stronę Jana Pawła, Aleją Kraśnicką do Selgrossa, skręcamy w prawą stronę, biegniemy Aleją do Kraśnicką, do kościoła, koło kościoła skręcamy, wracamy tą samą drogą, też wracając zakulamy przez ulicę Bieszczacką. No i Łukowską, a nie Łukowską, tak? Bieszczacką skręcamy, potem Łukowską i Wielkopolską i tu jest meta. Tak biegną biegacze, jest przed tym jakaś tam rozgrzewka. Na tym placu Fundacja Rozwoju Sportu przygotuje jakieś tam animacje i zabawy dla najmłodszych, dla maluchów, tych, którzy nie. Oczywiście są przewidziane biegi dla dzieci, te krótkie też, które będą od godziny 9 czy 10, nie pamiętam. Jakoś tak. Wszystkie dzieci te... biegnie? Nie, bo już nie zaczęłam jej zapisać. Ojej. Ale jeszcze są zapisy. Nie ma już, są pięć listy. Dobyś tam gdzieś. No jeszcze są, dla dzieci właśnie dla dzisiaj miały ruszyć dopiero. Dla dzieci są. Bo ja miałam wczoraj informację, że już zapisy zamknięte na to. Dla dorosłych. To, chyba teraz to może dla dorosłych? Kilometra? Nie. Bo to na innej stronie dorośli w ogóle. To ja się dowiem, bo nie, to coś za szybko. Bo ja nawet im pytanie wysyłam. Nie, bo ja to jeszcze rozmawiałam. My dzisiaj byliśmy w Fundacji Rozwoju Sportu i ustalaliśmy, że jeszcze tutaj będziemy agitować dzieciaki ze szkoły, żeby się zapisywać. No słuchajcie, bo ja weszłam na ten i było właśnie 17 nie ma? Grudnia. 17 to się nazywa, teraz nie mam... Metry na kilometry. Na kilometry. I był komunikat, że już zapisy są zamknięte. Czy tak nie ma czy coś takiego, że są jakieś preferencje no dobrze, to sobie dla okolicznych mieszkańców? Tak. Preferencji nie ma, jest osobna klasyfikacja. Najlepszy biegacz z najlepszym czasie wina. Tak. I tam się oznaczasz przy rejestracji, że jesteś... A od nas z rady kto biegnie? Ty biegniesz? Od nas z rady w tamtym roku biegł pan Jan i biegł Wojtek. A w tym roku nie ma kto. Nie ma kto. A ty przecież biegałaś. Ja teraz mam rozdawanie choinek od godziny 11. Aha. Ja mam, wiesz, swoje eventy. No i tak przy okazji właśnie tutaj Ania nam udostępni przy okazji swojego eventu cztery choinki. Przywieziemy, jeszcze nie rozmawiałam. Piątek przywieziemy. Ale przywieziemy tutaj takie... W strefie animacji dzieci będą sobie ozdabiać choinki. Będą dzieci też szykowały ozdoby na choinki i te choinki sobie gdzieś tu postawimy w naszej dzielnicy. One będą sobie tam stały w tych dońcach. Możemy, a potem oddamy je do szkoły. Możemy je zasadzić. Z korzeniami zasadzić gdzieś, tak? Bo to w donicach. Tak, w donicach. O. No już też by się przyjęło, pamiętam. Ciężko. Ale one stały na to, że tam, się... to więc wiesz. Znaczy nie, ciężko nie, właśnie później, żeby się przyjęło. Bo oni przesadzają z ziemi do tego. Tak, z korzeniami z najlepiej w jesieni. Jak się najeździ. I tak naprawdę wrócę do tych zajęć, proszę Państwa, które jeszcze nas dotyczą tak naprawdę, bo musimy właśnie przygotować tą akcję promocyjną. Mamy już tutaj te plakaty, ale myślę, że trzeba by było gdzieś tam no, przygotować jakieś takie informacje, rozdamy je w szkole. Ale no nie wiem, czy może jakiś ulotek rozrzucamy po osiedlu trochę, czy same te plakaty wystarczą. Nabiegałam z tymi ulotkami, że mam. Słuchajcie, a może w takich miejscach, gdzie są dzieci, bo tak naprawdę tutaj... Ale słuchajcie, bo to są tylko plakaty, mamy cztery plakaty. Ale nie, żeby dużo ludzi przyszło, bo ci, którzy będą biegać, tak będą biegać, a cała reszta będzie raczej tylko... Obserwatorami. No, ale chodzi nam o to, żeby przyszli ci obserwatorzy, prawda? No to trzeba ulotki. Nie mamy ulotki, mamy plakaty. Mamy plakaty, no możemy jakąś taką na karteczkach taką informację plakatów. Jest tamte razy było dużo, a teraz jeden albo. I możemy wszędzie sobie rozwierzać ten przystanek. Nie, na przystankach nie można. Na jakichś tam słupach możemy sobie wieszać, tylko żeby potem po imprezie to wszystko zdjąć.
Słuchajcie, to też jest na takiej zasadzie, że nie oszukujmy się, że ta impreza ma taki zasięg, że możemy tylko po prostu i tak ludzie będą. Znaczy tak naprawdę zależy nam na tym, żeby bo ludzie generalnie biegną, a naszą i już jest właśnie lista zamknięta, tylko chodzi o to, żeby zaangażować większą część mieszkańców naszej dzielnicy, żeby w tym uczestniczyli, prawda, żeby przyszli w tą niedzielę z dziećmi właśnie, żeby no tutaj jeśli chodzi o akcje w szkole, to ja mogę wziąć to na siebie, przygotuję te informacje, rozdam dzieciom ulotki w szkole, pójdę do WOFIS-ów, poinformuję, już rozmawiałam. No i to właśnie. Ale chodzi nam też nie tylko o dzieciaki, ale chodzi nam też o... Ale dzieci zaniosą to do domu. Dzieci przychodzą... No to pani Lugina seniorów przyprowadzi. Nordic Walking jest. Ja to w gazetce umieściłam tą informację, że będzie nauka Nordic Walking. Tak, seniorzy, właściwie dorośli, nie tylko seniorzy. Ja od razu idę z kitami. Także tutaj będzie jakiś tam trening będzie prowadzony. No dobrze by było, żeby jak bardzo dużo mieszkańców wzięło udział. Przy okazji tego biegu będzie też prowadzona akcja pomóc dzieciom przetrwać zimę, to też należałoby rozpropagować, żeby tutaj mieszkańcy... Tak, w szkole, widzisz, o tutaj przy poprawie... No bo szkoła tutaj robi, tak, ale to, żeby to jeszcze właśnie było tak... No i tutaj jest taki zamysł i pomysł, to Ania ma jeszcze tutaj z panią Dados uzgodnić, żeby z tych prezentów, które gdzieś tam zostaną przekazane tej fundacji, żeby kilka prezentów dla dzieciaków, tutaj skontaktujemy się z księdzem, żeby przekazać dla naszych dzieci w trudnej sytuacji w naszej dzielnicy. To tak to ma wyglądać. Co jeszcze uzgodniliśmy? To proboszcz niech ogłosi. Tak, to ja do proboszcza. Tak, to do proboszcza ja pójdę, bo będę chciała właśnie ilość tych osób, ilość tych dzieciaków, które należało wręczyć. Dzieci w szkoła tu. Nasza ważna współpracy z Fundacją Rozwoju Sportu. Tam mamy nie do końca ten rok, że tak powiem, rozliczony. I w przyszłym roku na wiosnę chcemy zrobić taki start do wiosny, w sobotę, takie rozgrzewki z Nordic Walking, z jakimś drobnym rozciąganiem. W ogóle gimnastyka taka, tutaj na tym parkingu, trzy albo cztery niedziele zrobimy sobie taki start do wiosny. Ale to takie działanie na wiosnę. A już tak, żeby... Natomiast jeśli chodzi o ten bieg, co jest jeszcze ważne, co my musimy zrobić, to właśnie tutaj tak, kwestia opróżnienia tego parkingu, czyli to przez kilka dni... No, w tym tygodniu poprzedzającym trzeba za wycieraczki wszystkim wkładać te karteczki, żeby te... Tam stoi mój samochód, który co prawda jest na chodzie, ale nie wiem, czy uda mi się go uruchomić, bo tam się... No, to musimy przyjść na Henryka, na ulicę wypchniemy, to już strasznie problem, bo tam... Bo ja mam jeszcze drugim nowym, ale on jest ubezpieczony także, ale... Rozładował się kumulator. No, chciałam się go pozbyć, ale to nie jest takie łatwe. A zostawić go gdzieś indziej nie mogę, bo pod domem nie mam już miejsca. Pod tym budynkiem szkoły, tym... Nie pan przyprowadzi do mojej samochody. Moja ulica jest bardzo pusta. Ale mamy jeszcze dwa pytania. Ale to trzeba coś pomyśleć, pani dyrektor. Ale to na ten jeden dzień, to nawet na ten park tu przy szkołem może pan postawić. Oczywiście, że tak. Tylko to nawet nie jest niedaleko. Albo na ten parking szkolny. Jakiś akumulator wziąć, przenieść i po prostu... Jak mi się uda. Tak, także tu tą akcję przez cały tydzień, to ulotkowania trzeba by było, jakoś tam się musimy podzielić te karteczki. To pan musi to zrobić coś do tego czasu, pani Heni. No dwa tygodnie. Ale jak nie proste, bo mój mąż dwa samochody już dał na ten, na zoomowanie. Ale to jest jeszcze, no to nie jest jeszcze tak. A ten nasz też był dobry i co, na zoomowanie wie co zrobić, dał na zoomowanie. No i proszę państwa, jeszcze nie, oni dopłacają pani za każdy kilogram reszta. No obliczają szyby plastikowe. Bo ja też mam takie. Nie, może nie wiem czy telefon ma. Dwa samochody, dobre samochody były, ale każdy patrzy, żeby za darmo. No to może ja to zezłomował i wziął. No i jeszcze trzeba będzie właśnie przebiec ulicę. I wyrastruje się szybko i w ogóle. Bieszczadzką, Urzędowską, tak, i Wielkopolską musimy też przelecieć kilka razy właśnie o ulotkować, żeby ci właściciele tych samochodów tu, żeby tego dnia te samochody zaparkowali w innych ulicach, prawda? Dlatego mówię, że przez cały tydzień trzeba monitorować tych mieszkańców, bo niektórzy stawiają te samochody.
drużyny po dwie osoby, jedna bierze wieczór 13, drugi 14. Właśnie tak to trzeba zorganizować. Taką kartkę przygotujemy i będziemy tym samochodem, które stoją na... Ale kiedy chcecie bezpośrednio przed biegiem? Może 13. Za tydzień. 13, 14, 15. Tak, nawet od tego wtorku, jak spotkałam się przy wtorku we wtorek, to sobie pobierzemy ulotki. Ulotki wydrukujemy i każdy sobie pobierze, ustalimy sobie terminy, kto w jakim dniu przebiegnie tę ulicę, żeby włożyć te ulotki, dobra? Zgadzamy się, No i tak naprawdę chyba jeśli chodzi o ten bieg, to tyle tej naszej pracy. Jak coś, to trzeba będzie we wtorek się spotykać. Nic. Słuchajcie, we wtorek mamy kolejne spotkanie, więc w związku z tym razie zapomnieliśmy, co jeszcze dołożymy we wtorek. Tak jest. Ja mam jeszcze tylko pana bycia. No właśnie, bo teraz tak, mamy... Tu chyba już wyczerpaliśmy ten punkt, nie. A to przeczytać, czy... Tak, i teraz mamy punkt wolne wnioski. Nie ma pana przewodniczącego, ale wiem, że pan Jan przygotował jakąś informację i pana Henryka poprosił o przekazanie, także wolne wnioski zaczniemy od tego. Zarządu dzielnicy Wybrzeże-Podniowo z realizacji zadań rezerwy celowej w 2017 roku. Zadania z rezerwy celowej ujęte w planie przez Radę Dzielnicy na 2017 rok zostały już w większości wykonane, pozostała część jest w trakcie realizacji. Punkt pierwszy. Projekt wraz z koncepcją na skwer przy ulicy Szczecińskiej w trakcie realizacji środki na cel zostały przeznaczone. Były się wstępne uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji i Remontu. Została opracowana koncepcja zagospodarowania terenu. Zarząd zgłasza swoje uwagi. Dokonać szczegółowej analizy istniejącego tam drzewostanu, wkomponować alejki, ławki, klomby, istniejący teren, nie likwidując drzewostanu. Wyjątkowo likwidacją drzewa projektant powinien uzgodnić z Radą Dzielnicy. Tam jedno drzewo jest chyba do likwidacji. Zmieniono plan przebiegu chodnika od Warmińskiej do skweru. Chodnik na wysokości skweru powinien przebiegać bliżej ulicy Wielkopolskiej, zakończony czasowo jak najbliżej planowanego ciągu pieszo-rowerowego. Koniecznością jest, aby mieszkańcy ulicy Wielkopolskiej i Śląskiej mogli przejść chodnikiem od Wielkopolskiej do Warmińskiej. Wykonanie ogrodzenia boiska piłki nożnej za kwotą 15 tysięcy złotych nie będzie wykonane, to była mowa. W tym roku zostanie wykonane ogrodzenie boiska piłki nożnej, ale nie na tej długości, co sobie zaplanowaliśmy. Chodnik przy ulicy Granitowej jest w trakcie realizacji. Chodniczek przy ulicy Gdańskiej, wejście na skwer wykonane. Oświetlenie łącznika, wejście na kładkę w tym roku zostanie wykonane. Naprawy zostały zawieszone w styczniu 2018 roku. Chodnik przy ulicy Wielkopolskiej wykonany. Wykonane zadania przez zarząd. To jest mowa o pismach, jakie zostały wysłane. Wykonano pismo do zarządu druki mostu w sprawie wyceny remontu chodnika przy ulicy Wielkopolskiej, od Wrocławskiej do Urzędowskiej. Wykonano pismo do Wydziału Inwestycji i Remontu w sprawie opracowania koncepcji budowy boisk przy ulicy Kujawskiej. Opracowano pismo do marszałka województwa w sprawie wycięcia topoli uschłej stojącej za płotem za kościołem. Współpraca z wykonawcami realizacji projektu Zielony Budżet. Uporządkowanie terenu przy ulicy Gdańskiej przy stacji Trafon. Dalsza budowa parkingu za ogrodzeniem kościoła, utwardzenie w kierunku Alei Kraśnickiej. To takie uwagi. No, zrobię serum. Bo nie ma nic w sprawie, no bo były robione ulicy, a nie było zrobione. Poprawek, tak? Tak. Były zgłaszane. Tak, były zgłaszane. A co z budżetu? Później będzie za późno i nie będzie zostało zrealizowane. Gwarancji, później jaka to będzie gwarancja? Z budżetu miasta. Później nic nie się poprawi. A później i tak wyjdzie Poznańska. Co jest z ulicą Rzeszowską? Była zgłoszona ulica Rzeszowska, która jest... Tylko utwardzona jakimś takim... No właśnie. Cokolwiek. Nie, a jak był projekt? Jak tam jest? Jakie ceny w ogóle? Jak tam było zapłacone za to? Bo to miało iść z budżetu miasta i miały być remonty pewnych ulic. Czy zgodnie zrobiona z... Nic nie jest zrobione. Była mowa o tym, jak byli radni. Tak, oni obiecali, że dołożą starania, ale najwyraźniej. Tak, i że tymczasowo będzie ona utwardzona, bo tam trzeba będzie... Ciekawe, jaki koszt jest tego utwardzenia. I to trzeba się dowiedzieć, czy jest... No bo może być... Nie będzie miasto stać po prostu na zrobienie z budżetu tam... miasta prawie nic nie mamy w tym roku zrealizowane. Tak, tylko oni mówili, że inaczej taka ulica, która jest takim spadkiem, a inaczej ulica, gdzie trzeba tylko nawierzchnię tą ścieralną, tak?
No tutaj trzeba a tam od podstaw się budować. Tak, i na przykład była taka w założeniu była. Tak, utwardzenie i jakaś tam kwota była na pewno. Czy samo utwardzenie jakieś jest tymczasowe, że tak powiem, tak? Tak, tym, no bo te koszty były destruktem asfaltowym, czy jak to się nazywa, tak? Natomiast tam chyba była mowa o tym, że chodnik będzie zrobiony z oświetleniem, tak? Tak. To mi się wydaje, że było. Nie, no to były różne propozycje, myśmy wystąpili o tym, żeby zrobić ulicę. No taka była prawda. A jak później myśmy to... Ale jak to było przyjęte, czy tylko tak utwardzić? Nie, no w budżecie na rok 2017, w budżecie miasta, nie było zaplanowanego wykonania tej drogi, także... Mieli tutaj radni się postarać, żeby właśnie jakimś takim innym sumieniem. No, to się zostanie. To się nie postarali, bo nic nie zostało z budżetu zrobione na naszej dzielnicy. Poza koncepcją boisk. A czy wnioski z naszej strony poszły, jeśli chodzi o rok 2018? No tak, w czerwcu, tak. W czerwcu, a później co zostało przyjęte? Jeszcze nie, jeszcze budżet nie jest w tej chwili na etapie uchwalania, także no właśnie tutaj odbyła się ostatnie posiedzenie komisji do spraw budżetowych. Gdzieś tam z moich tych właśnie wiadomości mamy to klepnięte, to poszły te dwa wnioski o dofinansowanie tej naszej inwestycji. Wiem, że był wniosek na remont ulicy Wielkopolskiej, ale innych wniosków to nie powiem Państwu, trzeba by było zapytać radnych, prawda, jakie tam, bo to komisja trwa cały dzień, także no, ja nawet się przyznam szczerze, wybierałam, ale radni tutaj odradzili, bo powiedzieli, że to strasznie długo i monotonnie, że to się siedzi właściwie cały dzień i wszystkie wnioski, tak albo nie, są głosowane. Także nie wiem, jak poznamy właśnie, jak będzie no, ten zarys tego budżetu, to na pewno będziemy się wczytywać. Tylko żebyśmy nie za późno, bo może jeszcze czas na to, żeby interweniować. No to jak tylko będą te pierwsze przed sesją rady, to na pewno będziemy się gdzieś tam pochylać nad tym. No i teraz tak, mamy ten punkt wolne wnioski. Ja może pozwolę ja sobie zabrać na początek głos. Wiem, że tam pani Gona jakieś tam wnioski też ma. Ja tak właściwie bardziej informacyjnie. Powiem, że tak, w międzyczasie tu pan Jan jest od pewnego czasu troszkę chory, no niech się kuruje, zdrowia życzymy. Jeśli chodzi o realizację tego zielonego budżetu z 2017 rok, to wiedzieli Państwo, jak nam naprzybywało, prawda, z ulicy Roztocze nasadzeń różnego, w różnej tam kolorystyce, to tak jest uwzględnione, że będzie różny kolor wybarwienia tych liści. Był taki mały problem, tutaj dzwoniła do mnie pani z ulicy Sandomierska, tam jest Sandomierskiej, bo tam ta ulica jest w jakiś tam sposób zalewana, no i ten ciąg, ten pas zielony tak jakby trochę przykrywał te nasadzenia, taki ten rów melioracyjny, który oni sobie tam wykopali, który w razie dużej zlewy udrażnia, odpływa stamtąd woda. Ale to zostało trzymane. Tak, bo było spotkanie, bo tutaj tak, interweniowaliśmy, był architekt zieleni, przedstawiciel architekta zieleni, był pracownik zarządu dróg i mostów, bo tu tak naprawdę to jest pas zarządu dróg i mostów i na razie nie udało się, że tak powiem, niczego wymyśleć, że tak na trwale i wprowadzono tam zmiany, zmieniono tam wzdłuż samej tej ulicy nasadzenia i tam nie będzie tej kory w razie czego, żeby te deszcze, wody z deszczu nie wypłukiwały tej kory. No i te rowy zostały właśnie tam utrzymane w takim stanie, jak są na razie. Ja Państwu wysyłałam Państwu informacje, był też zielony budżet, rozwieszałam tutaj te plakaty. Sama byłam na dwóch, trzech takich spotkaniach dotyczących zielonego budżetu i napisałam projekt też do zielonego budżetu, taki, który przewiduje opracowanie projektu nasadzeń, no w tym mam nadzieję, w naszym wąwozie, który zostanie zrealizowany, ten trakt pieszo-rowerowy. No i w tym roku powstał też projekt nasadzeń i też wkomponowałam w ten projekt taki konkurs dla studentów, żeby właśnie studenci wymyślili, co my byśmy chcieli jeszcze w tym wąwozie ciekawego, jakie tam rozwiązania. No i na tej podstawie zostanie potem stworzony projekt i mam nadzieję, że jeszcze w następnym roku stworzymy tam coś fajnego.
I co tutaj? A to o piśmie gospodarowania mieniem już mówiłam. A wydowa będzie kiedy? Cóż, w tym roku 18 zaczęte? No jeżeli tylko te pieniądze rzeczywiście w budżecie miasta bo zostaną klepnięte, to wszystkie pozwolenia, wszystko jest na ileś to lat jest, nie? Na 3 czy na 2 to jest, że muszą być realizowane. No ale my mamy taką nadzieję, że się uda, prawda? Wszystko jest na dobrej drodze, że jednak to miasto nam wesprze nas w tej dopłacie i że w przyszłym roku, bo tak naprawdę wszystkie pozwolenia, wszystko jest już gotowe, tylko potrzebne są środki. Do ogłoszenia przetargu potrzebna jest pula pieniędzy, no, wyczerpująca wszystkie zadania w tym projekcie. Także myślę, że no, tam, mam nadzieję, że tak się stanie. To tyle. No i jeszcze mam takie pytanie, ale to nie wiem, czy to może później już o tym spotkaniu podkowym jeszcze chwilę porozmawiamy. Dobrze, to teraz kto jeszcze z Państwa ma wnioski? Ja mam wnioski. W zasadzie to już zgłaszałam tutaj tym panom ze Straży Miejskiej, że są potrzebne te tabliczki, ale to Rada musi wystąpić z pismem, nie wiem do jakiego wydziału, do wydziału komunalnego. Są potrzebne tabliczki, żeby były bardziej oznakowane i widoczne kosze na odchody i należy zwiększyć ilość tych koszy, poza tym umieścić w tych punktach, gdzie te psy się załatwiają, umieścić tabliczki sprzątaj po swoim psie. I brak jest, żeby tych tabliczek, żeby nie wchodzić sami na... Zaraz będę, tabliczki koniecznie o zakazie wprowadzania na skwery przy Gdańskiej, Podhalańskiej i na boiska. Tam nie mogą biegać psy. Inna sprawa, że znów ludzie zaczynają wypuszczać psy bez smyczy, ale to trzeba będzie zawiadomić Straż Miejską i kilka osób zapłaci mandaty i się skończy, ale musimy ludzi nauczyć po prostu sprzątać. Jeżeli będą takie tabliczki, one mogą odnieść jakiś skutek. I teraz tak, odnośnie walki ze smogiem. My jako komisja w 2015 roku, jeszcze na samym początku, zgłaszałyśmy taki wniosek, żeby wystąpić do Wydziału Ochrony Środowiska o pozyskanie pieniędzy unijnych na dofinansowanie, do wymiany pieca. To dofinansowanie istnieje, tylko w trochę ograniczonym zakresie, bo wcale nie ma dużo tych pieniędzy. Poza tym no, należy informować mieszkańców, bo część osób w ubiegłym roku, ja jeździłam po te wnioski, część osób zdecydowało się wymienić piec na kondensacyjny. To jest jeden sposób dofinansowania do wymiany pieca. Natomiast w niektórych miastach ludzie otrzymują dofinansowanie takie z Urzędu Miasta na docieplenie albo na wymianę dachu. My jako reprezentanci mieszkańców z takiej dzielnicy powinniśmy wystąpić. Niech pozyskują pieniądze unijne. Oczywiście wniosek każdy indywidualnie składa, ale my musimy zawalczyć o taką możliwość dofinansowania. Więc takie pismo, czy my go mamy napisać jako komisja, czy nie wiem, zarząd wystąpi z takim pismem. Myślę, że do Wydziału Ochrony Środowiska o możliwość pozyskania. Tak, no ja myślę, że trzeba by było się udać do Wydziału Ochrony Środowiska najpierw i zapytać się, jakie są możliwości. Dobrze, to my się udamy. Tak? Udamy i porozmawiamy. Bo dofinansowanie do wymiany pieców musimy zrobić jakieś spotkanie z mieszkańcami, ewentualnie należy ludzi informować, że to jest w granicach 40, kiedyś było 50%, w tej chwili, w tym roku jeszcze kalendarzowym, było nabór wniosków ruszył bodajże od 1 lutego i to było chyba 40%. No dobre i to. Kolejność składania wniosków liczy się. Poza tym nie wiem, no może jakąś pogadankę, ja się na tym specjalnie nie znam, ale oglądałam program. Jeżeli piece węglowe, to te rozpalane od góry, one emitują mało tych ciał smolistych. Natomiast u nas wszyscy, no bo część ludzi będzie paliła węglem, bo ich nie stać na
gaz. Dzisiaj nawet rozmawiałam z taką panią i tego nie zmienimy. Natomiast ja nie orientuję się, czy w tych tradycyjnych piecach, nie wiem, węglowych czy tam koksowych, jest możliwość rozpalania od góry. Czy to, to trzeba by było, nie wiem, trzeba by z kimś, czy z Politechniki, z jakimś fachowcem. Ale piece na ekopaliwo, tak? Na ten ekogroszek, na pelet. No, też na, no, no to też znaczy, pani Iwono, to nie wiem. Nie pochodzi od ekologii, tylko od ekonomii. Jest to no. Badziewie, mówiąc już tak. Tak, to jest po prostu... Są to pyły sprasowane, tak, czyli to, co najbardziej... To jest miał. Rozumiem, że jest to miał, tak, który jest w jakiś sposób. Natomiast tutaj pani Iwona mówi o tym, tu rozmawialiśmy bodajże tu, jak się spotkaliśmy w sprawie tej koncepcji, tak? Bo pokazywano w telewizji, tak? Tydzień temu. No właśnie, przykład właśnie rozpalania, że od góry, z boku i tak dalej. Ale czy jest możliwość? Kto może być może, jeżeli ktoś ma taki kontakt, można by się z kimś porozumieć, żeby na przykład przy okazji biegów... On musi mieć wmontowany taki... Nie wiem, jak to taki. Dmuchawek? Nie, no. Chyba. Nie może tak mieć nawet od domu. Nie. Od domu to wtedy to będzie ryzyko. Ale tak, proszę Państwa, to umówmy się tam, że zasięgniemy języka, prawda, że każdy gdzieś tam swoim sumptem znajdzie jakieś tam źródła, jakieś tam możliwości. Tych, co sprzedają piece. Albo firma, które sprzedają, prawda? Może właśnie tak jak tutaj lubelski alarm smogowy, może oni mają jakiś kontakt gdzieś tam na tego typu organizacje, tak? Może sami no właśnie, się zajmują. Trzeba by się może właśnie przy okazji tego biegu tutaj będzie kącik na parkingi i oni na przykład będą mieli materiały, a może postawią dwa piece i zaprezentują, jak rozpadać. No to przy okazji tego biegu zorganizują. Dobrze, no to mamy teraz ten tydzień czas na to, żeby się przygotować, prawda, i sobie lubię tutaj do... Bo coś jak się spotkamy 12, to możemy podjąć decyzję o przeprowadzeniu jakiejś tam jeszcze akcji, prawda, takiej informacyjnej, jak należy... Jak należy rozpalać, co jest korzystne, co jest niekorzystne. Musi być odpowiedni piec. Przypuszczam, że piec odpowiedni. Kwestia rozpalania. Ja jeszcze jeden wniosek. Myślę, że należy skierować pismo do Urzędu Miasta. To, co mówiłam, w sprawie odśnieżania chodników. Dlaczego mogą odśnieżać na Czechowie, a na Węglinie nie jest to odśnieżane? Jeżeli jest oddzielone pasem zieleni. W duży sposób by to pomogło, uporządkowałoby trochę sytuację na naszych osiedlach. To jest tak, że tak. Ale pismo gdzieś tam sąsiad nie odśnieży i zamyka się od pisma. Ale my jesteśmy dzielnicą peryferyjną i tak jak Czechów, ludzie chodzą sobie na piechotę gdzieś tu, tam. Z różnych dzielnicy domków. Tak, ale tak jak ulica są odśnieżane. Ale jest zamknięte tamto osiedle, to też nie ma przejść, nie ma nic. I to ale tak... jeżeli są ulice odśnieżane z priorytetami, tak, że są na cztery te kategorie podzielone, tak samo może chodniki. Tak samo. A zresztą, mówi pani, że Czechów to jest dzielnica, w której tak naprawdę nie ma prywatnych własności. Jednorodzinnych, są spółdzielnie i te spółdzielnie zajmują się odśnieżaniem. Tam są i domki też. Są domki. I tam mają też odśnieżane. To może mniej tam jest. Przez Zarząd Dróg i Mostów bodajże. Może tam zależy, kto mieszka. U nas ani razu nie jest chodnik odśnieżony. To też trzeba by było, nie wiem, może udać się do Zarządu Dróg i Mostów. Może ktoś będzie dysponował czasem, bo ja w tym tygodniu. Ja mogę też stosować pismo, nie ma problemu. Tak naprawdę to trzeba pójść zasięgnąć języka, a nie. Eleganckie. To nie chodzi o pismo. Nie chodzi o pismo, tylko o zasięgnięcia języka, o możliwościach. Ale trzeba im dać na piśmie, to oni wtedy muszą. Prosimy o rozwiązanie problemu. No, słuchajcie, to ja już zakładam pani Iwon Korberet. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś tam wnioski? To wszystko oczywiście jak najbardziej do przygotowania. W takim razie spotykamy się 12 o godzinie 19. Proszę o zapoznanie się z koncepcją wojsk przy ulicy Kujawskiej. Ona jest wysłana na maila? Tak. Nie wiem, czy ja ją mam. Nie musi na ktoś przyjść. Mają do wszystkich, że tak powiem, szablonowo wychodzi. Jeżeli nie mamy więcej wniosków, dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zamykam obrady do dzielnicy Węglin Południowy. Mamy godzinę 20. Ile? 20.